10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, twój portal z ofertami pracy. Partnerem programu jest XTB, właściwe miejsce dla twoich inwestycji. XTB.pl. Zero ryzyka dla nowych graczy w fuksiarz.pl. Zwrot 100% do 50 zł w gotówce. 0.fuksiarz.pl. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy debatować o Warszawie z kandydatami na prezydenta lub prezydentkę Warszawy w bardzo mocnym gronie, nie najmocniejszym, jaki mogliśmy wystawić, bo jeden pan nie dotarł. Natomiast jest z nami 5 kandydatów na prezydenta lub prezydentkę Warszawy. Od mojej prawej Przemysław Wipler, witam bardzo serdecznie, Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja i Bezpartyjni Samorządowcy. Tobiasz Bocheński, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór. Magdalena Biejat, Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica. Dobry wieczór. Janusz Korwin-Mikke, Komitet Wyborczy Bezpartyjni. Witam Państwa. Oraz Romuald Starosielec, Komitet Wyborczy Ruch Naprawy Polski. Dobry wieczór Państwu. Drodzy Państwo, chciałem zacząć od takiego pytania, być może nie dla wszystkich komfortowego, ale jednak ono mi się nasunęło na samym początku. Jak ważne jest to, żeby potencjalny prezydent Warszawy miał związki z Warszawą? To znaczy, czy mogą Państwo, każdy po kolei, powiedzieć, co ma wspólnego z Warszawą? Od jak dawna, jeśli nie od urodzenia? No po prostu przedstawić się troszeczkę warszawiakom, bo być może dla wielu warszawiaków jest to ważne, by potencjalny prezydent tego miasta czuł to miasto po prostu. Po kolei, tak. Do Warszawy przyjechałem w 1997 roku jako świeżo upieczony maturzysta, rozpoczynając studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i można powiedzieć, nie miałem kompletnie nic, gdy przyjechałem do Warszawy. Byłem golasem, który, mówiąc łaciną, o mnie ma cum porto, wszystko, co miałem na sobie i z sobą. I Warszawa to jest miasto, z którym się zmieniałem, tak jak ono się zmieniało. I miałem, można powiedzieć, coraz więcej. Przyjeżdżałem do Warszawy, to ona starała się gonić Unię Europejską. Teraz średnie wynagrodzenie w Warszawie stanowi ponad dwukrotność średniego wynagrodzenia w Unii Europejskiej. No i co mnie spotkało w Warszawie? Studia w Warszawie. Na drugim roku studiów zostałem szefem samorządu studentów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
W Warszawie pierwsze, jestem urodzony w Piekarach Śląskich, liceum kończyłem w Gdyni, można powiedzieć całego świata obywatel, ale z wyboru warszawiak. I cóż, pierwsza drużyna piłkarska, której kibicowałem, to nie, miałem szczęście, nie wkręciłem się w piłkę nożną, będąc na Śląsku, więc pierwsza była Legia, co nie wszyscy, nie wszystkich to można powiedzieć spotkało. Więc można powiedzieć, mam też szczęście, że nie kibicowałem żadnej innej drużynie wcześniej. W Warszawie urodziła mi się piątka dzieci, w Warszawie kupiłem pierwsze mieszkanie, w Warszawie kupiłem pierwszy dom, w Warszawie miałem pierwszą pracę. Jako dziennikarz, później pracowałem w Centrum Adama Smitha, później pracowałem w dużych międzynarodowych firmach doradztwa podatkowego. Także można powiedzieć, praktycznie całe życie w Warszawie płaciłem podatki, wychowywałem dzieci, zajmowałem się życiem. Jestem drugą kadencję posłem z Warszawy, w 7-10 kadencji. Dziękuję bardzo, pan Tobiasz Bocheński. Ja jestem świeżym warszawiakiem, ponieważ od roku mieszkam w Warszawie. Przeprowadziłem się tutaj, bo tak koleje mojego życia zawodowego sprawiły. Zostałem wojewodą mazowieckim, reprezentując rząd w całym województwie mazowieckim i w Warszawie. Mieszkam w Warszawie obecnie, płacę podatki w Warszawie i tutaj pracuję. Wiążę ze swoją Warszawą przyszłość i postrzegam to jako miasto, w którym można realizować swoje marzenia i doskonale czuję tych wszystkich, którzy tutaj przyjechali, tak samo jak ja. Czy można oceniać oczywiście, kto jak bardzo czuje miasto, jak nim oddycha? Ja uważam, że nie najgorzej. Nie jestem kibicem żadnego klubu piłkarskiego. Pewna gazeta i przyjaciele postanowili dopisać mi równoległy życiorys. Ja nigdy nie byłem na żadnym meczu klubowym. Także o Widzewie wiem tyle, że tam grał kiedyś Marek Citko i tyle samo wiem o Legii, że tam gra Kacper Tobiasz, któremu kibicuję z racji jego nazwiska. Także tyle mogę powiedzieć. Dziękujemy. Pani Magdalena Biejat. Ja się urodziłam w Warszawie i tutaj mieszkam i wychowuję dzieci. To jest poniekąd też moje miasto z wyboru, bo zdarzało mi się mieszkać i na studiach, i później po studiach w innych miastach na świecie. I zawsze wracałam do Warszawy. Tutaj wychowuję dwoje dzieci, Leę i Ignacego. I tutaj pracowałam najpierw w organizacjach pozarządowych. Teraz od 2019 roku, odkąd zostałam parlamentarzystką, wcześniej posłanką, teraz senatorką, właściwie cały czas zajmowałam się też Warszawą, równolegle do zajmowania się pracą parlamentarną. Moje nieustające zajmowałam się wsparciem mieszkańców, wtedy kiedy mieli problemy z dojściem do porozumienia z miastem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dachu nad głową. Wspierałam mieszkańców, którzy walczyli z zabudową, nielegalną zabudową terenów zielonych. Wspierałam też tych, którzy potrzebowali wsparcia w walce z miastem, kiedy łamało ich prawa pracownicze. Wreszcie byłam tutaj na demonstracjach z kobietami czy z osobami, przedstawicielami LGBT, wtedy kiedy policja ich pałowała. Więc moje związki z miastem są bardzo osobiste, intymne. Jako mieszkanki tego miasta, kogoś, kto po prostu tutaj zdecydował się mieszkać, ale z drugiej strony kogoś, kto po prostu na rzecz miasta i jego mieszkańców pracuje już szósty rok. Ale zgadzam się też, uważam, że to jest bardzo ważne, że to miasto daje też szansę dla tych, którzy tu przyjeżdżają i uważam, że dużą część naszej polityki w mieście powinniśmy też kształtować tak, żeby te osoby, które przyjechały tutaj z innych miast, również czuły się dobrze. O tym jeszcze będziemy dzisiaj rozmawiać. Janusz Korwin-Mikke. No ja nie będę się tłumaczył ze związku z Warszawą. Ja tu się urodziłem. Moja rodzina tu mieszka od kilku pokoleń. Mój stryjeczny dziadek miał kawiarnię na Nowym Świecie, róg Placu Trzech Krzyży. Tu chodziłem do szkoły, tu chodziłem na Uniwersytet Warszawski. Także tłumaczyć się z tego nie będę i nie muszę. I co mnie łączy z warszawiakami, to że mnie szlak trafia na to wszystko, co robią kolejni prezydenci Warszawy i mam nadzieję to zmienić, bo to tutaj staram się objąć to stanowisko po pewnym nie całkiem zrównoważonym psychicznie kandydacie. I proszę Państwa, ja chciałbym, żeby Warszawa była normalnym miastem i tak wszystkim zawsze mówię i tak mnie ludzie traktują. Jako po prostu normalnego człowieka, który żyje w świecie ludzi nienormalnych. Dziękuję bardzo. Pan Romuald Starosielec. Ja z Warszawą zetknąłem się po raz pierwszy już tak na stałe w pamiętnym 1981 roku. W czasie kryzysu bydgoskiego, gdy cała Polska miała stanąć i miała być interwencja.
Znalazłem się tutaj wyrzucony z Dęblina, ponieważ tam latałem w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej. Pożegnałem swoich kolegów. Ucałowałem ich, ucałowałem też samolot, na którym miałem latać, MiG-a 15. I tutaj wrzucony wir tych wielkich wydarzeń historycznych, bardzo szybko dojrzewałem politycznie. Z Warszawą związałem swoje losy konspiracyjne. To było wielkie przeżycie lat 80. No i już od tej pory jestem w Warszawie wierny. Z Warszawą na dobre i złe połączyłem swój los. Drodzy Państwo, dzisiaj będzie kilka tematów takich kluczowych, o których będziemy rozmawiać. Chciałbym zacząć od ekonomii, od budżetu Warszawy. Aktualnie Warszawa ma budżet w wysokości 27 miliardów złotych. Tyle wynoszą wydatki. Przychody niestety wynoszą mniej, bo około 24 miliardów, co oznacza 3 miliardy złotych deficytu. To jest budżet zbliżony do Estonii, czyli duży, mówiąc krótko. Jeśli oglądają nas widzowie z innych miast, to mogą się zastanawiać, po co ja w ogóle będę oglądał debatę warszawską, bo co mnie obchodzi, kto będzie rządził w Warszawie. Ale jednak mówimy tu o gigantycznych pieniądzach i o stolicy kraju. To jak wygląda ta stolica i jak funkcjonuje stolica, ma wpływ na całe państwo. Co zrobić, by te pieniądze były wydawane należycie? Inaczej zapytam. W jaki sposób źle wydaje pieniądze aktualny prezydent Warszawy? W jaki sposób wydaje dobrze? Jest to prezydent, który ma duże poparcie. Nie ma się co czarować. Póki co większe od państwa, ale życzę powodzenia w wyborach. Natomiast natomiast musimy się zmierzyć z tym, jak miasto funkcjonuje w tym momencie, więc jakiś punkt odniesienia jest konieczny. Więc tym punktem odniesienia dzisiaj jest prezydentura Rafała Trzaskowskiego. Co Rafał Trzaskowski w zakresie ekonomii robi dobrze, a co robi źle? Czy może nie idźmy tak cały czas w tą stronę? Zacznijmy teraz od pani Magdaleny. Dobrze, tak. Więc rzeczywiście budżet Warszawy jest ogromny i Warszawa mogłaby wydawać te pieniądze odważniej, mogłaby je wydawać lepiej. Myślę, że najlepszym przykładem jest edukacja, bo Warszawa wydaje bardzo duże pieniądze na edukację, a jednocześnie cały czas mamy tak, że około 7 miliardów złotych. Tak, to jest rosnący budżet i cały czas mierzymy się w Warszawie z takim problemem, że są dzieciaki, które mogą liczyć na dobrą szkołę publiczną i są takie, które tej dostępu do tej dobrej szkoły publicznej w swojej okolicy nie mają. Są takie dzieci, które po prostu mogą wyjść z domu, pójść do szkoły za rogiem i wszystko jest okej, a są takie, które po prostu rodzice, kiedy zaczynają szukać szkoły dla swojego dziecka, jeżdżą po całym mieście i zastanawiają się, gdzie to dziecko posłać. Więc Warszawa mogłaby lepiej wydawać pieniądze, chociażby na to, żeby zmniejszyć klasy do 20 osób w każdej szkole publicznej, żeby każde dziecko miało szansę na dobrą edukację i na dobrą uwagę nauczyciela, żeby świetlicy działały dobrze. Czyli w tym momencie mówimy o podwyższaniu wydatków Warszawy, a nie o obniżaniu. O lepszym zarządzaniu tym budżetem, bo Warszawa dzisiaj wielokrotnie już wkłada pieniądze w różne projekty, które odkłada potem na półkę. Doskonałym przykładem jest na przykład Warszawska Dzielnica Społeczna. To był wielki projekt, który został przygotowany przez dużą grupę architektów, skonsultowany na wszystkie strony. Co więcej, spotykał się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. To była nowa dzielnica społeczna z zieloną przestrzenią, z punktami usługowymi, z nowymi szkołami, przedszkolami na granicy Woli i Bemowa, zaraz przy metrze. I w czasie tych konsultacji nawet mieszkańcy okolicznych osiedli przychodzili pytać, kiedy to wreszcie będzie, bo liczyli na to, że tam właśnie będą mogli posłać dzieciaki do szkoły i tak dalej. No i wydano na to kupę hajsu, po czym miasto po prostu przestało to robić, odłożyło to na półkę, nikt nie wie do tej pory dlaczego. I tak możemy powtarzać w kółko. Mieszkańcy, jak rozmawiam teraz w czasie kampanii z różnymi ludźmi, oni się wkurzają na przykład na to, że przed chwilą był remontowany Plac Powstańców Warszawy, a teraz remontowany jest znowu, bo nie da się jednego remontu zrobić raz a dobrze, tylko trzeba go zrobić 3 razy, za każdym razem poprawiając coś innego. Więc Warszawa przy tym ogromnym budżecie, który ma, przy tych ogromnych zasobach, którym mogłoby się pochwalić niektóre właśnie mniejsze państwa, jednocześnie wywala mnóstwo pieniędzy w błoto, a mieszkańcy słuchają cały czas, że się nie da, że
to jest niemożliwe, że tutaj nie ma pieniędzy. Podczas gdy wiemy wszyscy dobrze, że te pieniądze są. Warszawa jest największa. 3 miliardy za mało. No dobrze, ale jakby Warszawa zadłuża się też po to, żeby ma możliwość zadłużania się i tej możliwości tworzenia deficytu nie wykorzystuje. A ten deficyt powinien być wykorzystywany do tego, żeby inwestować. Inwestować w edukację. Dla mnie to jest inwestycja. Inwestować w lepszy transport publiczny. Inwestować w to, żeby po prostu w mieście się dobrze żyło. Żeby było bardziej zielono. Żeby ludzie zaczęli tutaj, żeby inwestować w mieszkania. Bo ludzie dzisiaj zaczynają z Warszawy wyjeżdżać, bo nie stać ich na życie w Warszawie. Bo Warszawa stała się miastem drożyzny, miastem, które po prostu ludzie, którzy uczciwie zarabiają, nie są w stanie pozwolić sobie na mieszkanie. Więc ja za to winię obecną administrację, która zajmuje się jakimiś takimi ruchami pozorowanymi. Mam wrażenie, że duża część tych projektów to są projekty PR-owe po to tylko, żeby się wyrobić na następne wybory i mieć się czym pochwalić tuż przed najbliższą kampanią. Ale I niektóre rzeczy oczywiście idą siłą rozpędu, ale jak popatrzymy na te, które są kończone, to są bardzo często projekty rozpoczęte jeszcze przed obecną kadencją. A tak naprawdę nie mamy poczucia w Warszawie, że Warszawa dorasta do tego potencjału, który mogłaby mieć. Właśnie tego dużego, europejskiego miasta, które, jak pan słusznie zauważył, powinno też wyznaczać pewne trendy w Polsce. To powinno być miasto, które po prostu, na które patrzą inne miasta i mówią, kurczę, my też tak możemy, tak? Bo wiele rzeczy można by tu zrobić jeszcze lepiej. I widziałem, że kilka razy, zaraz będzie pan Tomasz Bocheński, ale widziałem, że najpierw kilka razy do odpowiedzi wyrwał się pan Janusz Korwin-Mikke. Nie tyle wyrywałem do odpowiedzi, tylko przyszedłem tutaj, żeby walczyć z panem Rafałem Trzaskowskim, którego uważam za wariata, ale widzę, że są więksi wariaci w tym gronie. Proszę państwa. Staramy się nie obrażać. Jak chcę powiedzieć, ja nie obrażam. Szukajmy słów. Ja się nie obrażam. Wiele moich dzieci, jak mówią o koleżance, że to jest wariatka, to jest pozytywnie odbierane. Jednak otóż, w innym kontekście. Otóż, proszę państwa, ja chcę powiedzieć jedno. Ja chcę być złym prezydentem Warszawy. Pan Rafał Trzaskowski jest dobrym prezydentem Warszawy. W ustroju zwanym demokracją. Dobry prezydent to jest prezydent, który zadłuża miasto i za to wybuduje, a to fontannę, a to tramwaj idiotyczny, a to coś tam. Natomiast prezydent, który będzie spłacał długi po poprzednikach, jest złym prezydentem, bo niczego nie załatwił dla miasta, tylko oddaje długi. Otóż ja będę złym prezydentem miasta i będę oddawał długi, będę spłacał długi, które narobili moi poprzednicy. Pan Trzaskowski zwiększył prawie dwukrotnie zadłużenie Warszawy. Za to powinien pójść siedzieć. Po prostu za to, co on robi. Tutaj pani Biejak mówi, że można by jeszcze się zadłużać bardziej śmiało. Otóż nie. Trzeba oddawać długi, bo kto je odda? Ja mam 8 dzieci, ja mam 13 wnuków. Nigdy pan nie miał kredytu? Co? Kredytu ja? Nigdy pan nie miał? Bardzo rzadko miewałem, ale spłacałem w ciągu 2-3 lat. I taki kredyt oczywiście można wziąć, natomiast nie można robi, że nieustannie zwiększamy to zadłużenie, bo ono się zwiększa. Nie ma przykładu w tym ustroju, jakim jest demokracja, żeby się ktokolwiek spłacał długi. Wszyscy nadal zadłużają. I powtarzam jeszcze raz. Moim celem jest zmniejszenie. Teraz na co pan Trzaskowski wydaje pieniądze? No na przykład dopłacił do zupełnego idiotyzmu, jakim jest tramwaj, dopłacił 187 milionów do tramwajów, prawda? Ja natychmiast zatrzymam budowę i rozbiorę ten tramwaj do Wilanowa, czyli przywrócę znowu 3 pasy ruchu na Belwederskiej. Bo i wtedy były korki, jak zrobiono buspas. To już się zrobiły korki. Jak nie było buspasu, nie było tramwajów, nie było korków. Zrobiono buspas, teraz będzie linia na tramwaj i się nie da jechać do Wilanowa. Ja to przywrócę. Będzie się dało jechać tramwajem. Słucham? Tramwajem będzie się dało jechać. Ale tramwajem się będzie dało jechać. Przewieź panu lodówkę tramwajem i się pan przekonasz, jak się jeździ tramwajem. A poza tym dbajmy o kobiety. Kobiety nie chcą do teatru jechać tramwajem. Kobiety chcą, żeby je zawieźć samochodem. Pani Magdaleno, to da się do teatru tramwajem? Niekoniecznie. Da się, nawet w szpilkach, uwierzy pan. Co więcej, ja na szpilkach to nawet jeżdżę do pracy rowerem i no też to się tylko da. To chciałem ustalić. Ale więcej, wydaje mi się, ja dość chyba częściej jeżdżę tramwajem niż kolega tutaj, ale nie wydaje mi się, żeby to było częsty przypadek, że trzeba było tak na co dzień jeździć z lodówką transportem publicznym. To już jest koniec wypowiedzi? Ale może to ja, ale nie wiem. Panie, ja też jeżdżę tramwajem, dlatego, bo lepiej być rzeźnikiem niż baranem. Jeżeli miasto dopłaca, to trzeba korzystać z tego, że dopłacają, prawda? Ale trzeba zlikwidować ten system. Ale jakby pan rozebrał tramwaj na
który zostały wydane środki publiczne, to mógłby pan pójść siedzieć, bo to jest skrajna niegospodarność. No wydaje pan, Trzaskowski wydaje 150 milionów złotych na tramwaj, a pan idzie i go rozbiera. No, ale nie to jak pan szanuje publiczne pieniądze? Żeby się nie skończyło tak, że miał siedzieć Trzaskowski, Ale chwileczkę, ale straty miasta będą wynosiły 300 milionów rocznie, jeżeli ludzie będą stali w korkach. Bo to jest strata. Nieważne jest budżet miasta. Trzeba dbać o ludzi, a nie o budżet miasta. Pan to myśli tylko o budżecie miasta. A ja myślę o ludziach. Jeżeli człowiek stoi w kolejce przez pół godziny, to pół godziny pracy człowieka to są duże pieniądze. Jak pan to pomnoży przez setki tysięcy ludzi, którzy stoją w korkach. To się liczy. Pieniądze ludzi, a nie pieniądze w budżecie. Ależ oczywiście, że no tak. No to teraz Tobiasz Bocheński, ekonomia, finanse Warszawy. Ale pieniądze w budżecie są też pieniędzmi warszawiaków i oczywiście... Nie, to są pieniądze złodziei, którzy nimi rządzą. Ja, pieniądze zrabowane warszawiaków. Mm-hmm. Teraz Tobiasz Bocheński. Okej. No ja się jakby pozwolę nie zgodzić zarówno z panią senator, jak i z panem posłem. Znaczy pani senator odmalowała piękny obraz, tylko nie powiedziała skąd wziąć pieniądze na farby. Trzeba zmienić strukturę tego budżetu. Ten budżet jest budżetem stagnacji, który jest proponowany obecnie na 2024 rok. Na inwestycje duże, powiedzmy przekraczające, takie jak druga linia metra, 570 milionów złotych i inne większe inwestycje, 150, to jest łącznie miliard złotych plus dodatkowe 700 milionów na pomniejsze inwestycje. Jeżeli spojrzymy, że budżet Warszawy ma 28 miliardów, tak prawie, bo to 27, no to jest niewielka część, to nie jest budżet inwestycyjny, to nie jest budżet wychodzący właśnie naprzeciw oczekiwaniom. I nie można też mówić, tak jak pan poseł Korwin-Mikke, że to nie są pieniądze warszawiaków, bo one są i mają czegoś służyć, tylko muszą być wydawane celowo i zasadnie. Czyli ja się absolutnie... Trzeba czym dobrze, po pierwsze źle na przykład, że struktura administracyjna miasta stołecznego jest gigantyczna, jest gargantuiczna. Tak? Wydatki sięgają prawie miliarda złotych. To jest bardzo dużo w przypadku Warszawy. Mamy 70 burmistrzów i wiceburmistrzów, mamy prezydenta, mamy pełnomocników, mamy ogromny aparat urzędniczy. Należy to zmniejszyć. Należy przestać zatrudniać nowych urzędników, przestać traktować ten urząd jako przytulisko dla polityków Platformy Obywatelskiej i Lewicy. On powinien być o wiele mniejszy, o wiele bardziej efektywny. To jest coś, gdzie można realnie ściąć koszty i na coś je przeznaczyć. O ile ściąć koszty? Dlatego, że to, o czym mówiła pani senator, te faktycznie budżety miasta mają nadwykonania, czyli prezydent nie realizuje inwestycji, ale to nie są wystarczające środki, żeby je wydawać na edukację. Edukacja jest najpoważniejszym, największym kosztem w budżecie miasta i faktycznie oszczędność roczna 200-300 milionów złotych to jest kropla w morzu potrzeb. Ale jednocześnie zadłużanie miasta. Miasto ma faktycznie wzięło pożyczkę na 3 miliardy, ale łączny strukturalny dług miasta nie przekracza 9 miliardów. Czyli jak patrzymy, że ma 28 miliardów budżet cały, a 9 miliardów jest zadłużenia, to ten stosunek wcale nie jest taki tragiczny. I można brać pożyczki, wbrew temu, co mówi poseł Korwin-Mikke, tylko muszą one służyć na cele inwestycyjne, a nie tylko tak, jak jest zapisane w tym budżecie, że one są głównie przejadane. Mhm. To jest wyznanie. Pan Romuald Starosielec. Ja słysząc krytykę ze strony pani senator, swojego koalicjanta, w zasadzie poczułem się zwolniony już z krytyki budżetu. Wolałbym się skupić na tym, co moim zdaniem należy zrobić i takie trzy elementarne sfery naszego życia tylko tutaj przywołam. Pierwszym jest edukacja. Otóż te potężne środki, jakie wydaje budżet Warszawy na edukację, można zagospodarować o wiele prościej poprzez wprowadzenie bonu edukacyjnego. Niech rodzice dostaną te pieniądze i niech oni pieniędzmi zarządzają. W rezultacie zaczną zarządzać szkołami. Jeżeli wprowadzimy proste mechanizmy rywalizacji, takiej szlachetnej rywalizacji w szkołach, o to, kto lepiej wychowa i wykształci nasze dzieci, to po kilku latach możemy się spodziewać bardzo jasnych rezultatów. Widać, że pan niewiele wie o edukacji. Szkoły powinny być oczkiem w głowie rajców Warszawy i również prezydenta. Jeżeli poważnie myślimy o naszej przyszłości, to inwestujmy w to, co mamy najcenniejsze, czyli w nasze dzieci. Drugi obszar, od którego Warszawa się odżegnuje, to jest kultura. Środki wydawane na kulturę są niewłaściwie lokowane, a ja postuluję, aby Warszawa przypomniała sobie, że jest stolicą Polski, że w Warszawie jest skupiony olbrzymi potencjał intelektualny, naukowy, kulturowy, że tak naprawdę od Warszawy w dużym stopniu zależy oblicze Polski, zarówno w tym kulturowym, jak i duchowym znaczeniu. I tutaj zdrowy mecenat Warszawy mógłby naprawdę przynieść wiele pożytecznych rzeczy. My postulujemy, aby
te olbrzymie powierzchnie, które są wolne, są pustostanami w Warszawie, zapełniły się artystami i ludźmi, którzy chcą korzystać z ich dorobku, po to, żeby tę kulturę tworzyć na najwyższym poziomie. Będziemy o kulturze jeszcze rozmawiali. No i jakby kolejna sprawa to jest bezpieczeństwo. No jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, no to Warszawa jest chyba bardziej jeszcze bezbronna niż cała Polska. Zaniedbania są olbrzymie, a ostatnie 2 lata są tego oczywistym dowodem. Przypomniano sobie po 2 latach o tym, że nie mamy obrony cywilnej. Obrona cywilna wcześniej nie istniała, a została odwołana wraz z ustawą, tak zwaną ustawą o obronie ojczyzny 2 lata temu, za którą głosowały wszystkie siły w obecnym Sejmie. W związku z tym czas najwyższy, aby poważnie potraktować bezpieczeństwo obywateli i na to przeznaczyć środki takie, na jakie stać miasto i na miarę zagrożeń, jakie przed nami stoją. Dziękuję. Zanim Przemysław Wippler, to jeszcze krótko pani senator się wyrwała tak, do głosu. Dziękuję, bo po prostu jak słucham o tym, że trzeba wprowadzać konkurencję pomiędzy szkołami w Warszawie, to myślę sobie, że pan nie wie, o czym mówi, dlatego że konkurencja między szkołami w Warszawie już istnieje. I mówią to eksperci od edukacji w Warszawie. To znaczy mamy problem polegający na tym, że dzisiaj szkoły nie wymieniają się swoimi doświadczeniami pomiędzy sobą. Konkurują o to, kto przyciągnie więcej uczniów. I jakie są efekty? Efekty są takie, że mamy szkoły, które super działają. Na przykład na Wilanowie są takie szkoły, na przykład na Ursynowie, a na Pradze Północ, tam gdzie ja mieszkam, szkoły radzą sobie dużo gorzej. Bo Biuro Edukacji, które jest taką czapą edukacyjną na całe miasto, nie dba o to, żeby te szkoły wymieniały się dobrymi doświadczeniami. Żeby te szkoły, których działają dobrze świetlice, które nie są tylko przechowalniami, tylko rodzice mają poczucie, że tam dzieciaki mają, po prostu są zaopiekowane i robią ciekawe rzeczy, dzieliły się tym doświadczeniem i tą wiedzą z innymi szkołami. I to się kończy tym, że rodzice w sytuacji, w której muszą znaleźć jakąś szkołę dla swojego dziecka, robią to, co każdy racjonalny rodzic zrobi. Szukają takiego miejsca, w którym to dziecko będzie zaopiekowane. Jak nie znajdują go w swojej najbliższej okolicy, to kombinują, jakby tutaj się zameldować u znajomych, żeby znaleźć szkołę w innej dzielnicy. Efekt jest taki, że zabierają miejsce tym dzieciakom, które są z rejonu, jednocześnie wożą te dzieci na drugą stronę miasta, tracąc na to czas, tracąc na to energię. Okay, to tak nie działa. Żeby to zmienić, w Lidze Bluszczowej się wymieniają doświadczeniami dzięki Departamentowi Edukacji. Pani senator, już rozumiem końcówka wypowiedzi? Tak, końcówka, oczywiście. Żeby to zmienić, trzeba zadbać o to, żeby wreszcie każde dziecko, niezależnie od tego, gdzie mieszka, mogło w swojej okolicy mieć dobrą szkołę. I miasto musi przestać... Piękne słowa, ale nic z nich nie wynika. Przestać bawić się w zarządzanie szkołami, tylko zacząć prowadzić aktywną politykę edukacyjną. Protest został wygłoszony. Przepraszam, teraz pan Romuald, przepraszam, ale wszyscy, jak tu siedzimy, jesteśmy ludźmi, którzy chodzą po ziemi i znają realia. Czy pani kiedykolwiek uczyła w szkole średniej, podstawowej? A pan uczył kiedyś w szkole? Tak. Rok uczyłem w liceum. Że po roku na uczenia gdziekolwiek jest pan ekspertem edukacji. Widzi nie pan, jestem ja ekspertem, w do ale... Pana, teraz wiem, pan Romuald. Pani senator, teraz głos dla pana Romualda. Mam zaledwie rok doświadczenia jako nauczyciel w szkole w liceum Marii Curie-Skłodowskiej w Warszawie. A wywodzę się z rodziny nauczycielskiej. Moja mama uczyła 50 lat, wychowywałem się w atmosferze szkoły. Mój dziadek był dyrektorem szkoły. Ale... I co to jest? No nie możemy również, tak przepraszam, pani, bo pani zaatakowała mnie, więc muszę najpierw się obronić, a potem ad vocem. Krótka obrona, 20 sekund. 20 sekund mówi pan Romuald Staroślewski. Nie w obronie, tylko co do istoty. Istota rzeczy sprowadza się do tego, kto ma pieniądze na szkołę i kto je wydaje, kto je lokuje. Jeżeli lokuje je administracja państwowa, czy samorządowa, czy politycy, ministerstwo, to mamy efekt taki, jaki mamy.
pozwólmy rodzicom wybierać, a wybór rzeczywisty będzie wówczas, gdy rodzice dostaną pieniądze w postaci bonu. To już zostało powiedziane wcześniej. Jedna tylko uwaga, ja się nie mogę znać na niczym, natomiast chciałem zauważyć, że co by nie robić, to w każdej dziedzinie są najlepsi, średniacy i najgorsi. I nie może być najlepszych szkół dla każdego, proszę panią, no jest to niemożliwe. Dobrze. Ale mogą być wystarczająco dobre. Teraz głos dla pana Przemysława Wiplera. Niemożliwe po prostu. No. Przypomniałbym, że to jest punkt pod tytułem Finanse miasta Warszawy. A finanse to są przychody, to są wydatki i to jest majątek. Jeżeli chodzi o przychody, to stosując preferencje przy przetargach, które rozstrzyga miasto w tym zakresie, w którym jest to możliwe, dla firm, które mają siedziby w Warszawie, zwiększamy, optymalizujemy dochody z CIT-u. Wprowadzając preferencje przy przyjmowaniu i przy świadczeniu określonych usług publicznych w zakresie, w którym to jest możliwe dla osób, które płacą podatki w Warszawie, zachęcamy tych, którzy mieszkają w Warszawie, a takich osób są setki tysięcy, którzy mieszkają tutaj, a nie płacą tutaj podatków, korzystają z infrastruktury. Trzeba dać zachęty i nie zbudowano systemu zachęt w tym zakresie. Jeżeli chodzi o kolejny obszar, w którym można zwiększyć dochody miasta, to z miasta w ogóle nie egzekwuje szeregu danin publicznych i opłat, na przykład opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego w zakresie infrastruktury, które mają na przykład spółki energetyczne państwowe, nie egzekwuje podatku od budowli. Tutaj wręcz można powiedzieć, jest niegospodarność, nie wprowadziło żadnego zarządzania przestrzenią. To wszystko są źródła dochodów. Jeżeli chodzi o koszta, to moim zdaniem powinniśmy wprowadzić, tak jak mamy budżet wojskowy, określoną część budżetu państwa przyjęto, powinna pójść na wojsko, na zbrojenia. Tak samo powinniśmy przyjąć i powinniśmy walczyć o to, żeby co najmniej 15% budżetu Warszawy to były wydatki na infrastrukturę, na projekty infrastrukturalne, bo sam projekt czwartej linii metra to jest 50 miliardów złotych. To są dwa budżety Warszawy. Nawet jeżeli to będzie rozłożone na 25 lat, to sam ten jeden projekt jest absolutnie gigantyczny wydatek. Jeżeli chodzi o wydatki miasta, to absolutnie trzeba ściąć wydatki, bo tam takich małych strumyczków, którymi ciekną pieniądze, jest gigantyczna ilość. Cieszę się, że moi koledzy, koleżanka mówili o takich niegospodarnościach, jak kilkakrotnie remontowanie co kilka lat tej samej infrastruktury, tego samego placu. Ten wspomniany plac powstań to do 2035 roku ma tam powstać parking podziemny. Tak samo parking podziemny ma powstać na placu Trzech Krzyży, którego remont i estetyzacja w zeszłym roku kosztowały 18 milionów złotych. To są po raz kolejny wydawane pieniądze i za parę lat to będzie rozbierane, niszczone, bo będzie tam docelowa infrastruktura, chyba że ktoś wytnie parkingi podziemne z planu Warszawy, czego jestem gorąco przeciwny, ponieważ w chwili obecnej prawie 30% samochodów w szczycie krążących po Warszawie to są samochody, które ludzie próbują zaparkować i my nie mają gdzie zaparkować. I trzeci element budżetu to jest majątek. To jest największe zastrzeżenie moje do Rafała Trzaskowskiego. On sam nie wie, ile ma pustostanów. Pustostany, jeżeli chodzi o lokale komercyjne, pustostany, jeżeli chodzi o lokale mieszkalne i olbrzymia, gigantyczna liczba osób w sposób chaotyczny zarządzająca tym majątkiem. Poza tym, no można powiedzieć, zła krótkofalowa polityka na przykład w zakresie najmu lokali sprawiła, że całe kwartały miasta, na przykład tętniące życie na bulwarach nadwiślańskich umarło, bo jeżeli ktoś ma perspektywę 3 lat, to jak on ma zrobić ciekawy, atrakcyjny lokal, kiedy po 3 latach ktoś gra złotówkę z metra więcej i ta osoba straci w tym momencie możliwość dalszego kontynuowania tam działalności. Nie dano przedsiębiorcom w wielu przypadkach długofalowej perspektywy. To, co się dzieje co roku, gdy restaurator znów idzie sezon i chce znów rozkładać sobie ogródek przed restauracją, to jest koszmar i tu moglibyśmy wymieniać po prostu też jaka jest mitręga, również marnowanie czasu przy załatwieniu najprostszych, najważniejszych spraw w mieście. Tutaj pieniądze są marnotrawione. Dla mnie symbolem niegospodarności Rafała Trzaskowskiego jest 7 lat remontowania sali kongresowej. Komuniści w 3 lata zbudowali cały Pałac Kultury i Nauki, a Rafał Trzaskowski 7 lat remontuje salę kongresową, a facet, który był za to odpowiedzialny w nagrody, właśnie został teraz szefem totalizatora sportowego, szef tej spółki, które się tym zajmuje. Dla mnie to są takie symbole, awanse i nagrody za zwalanie tematów. No wyobrażamy sobie, że ktoś, kto jest prywatnie właścicielem takiej sali, doprowadza do tego, że ona jest 7 lat remontowana i nie jest wyremontowana i nigdy nie wie, kiedy oni zakończą. Ten remont to jest chore. Mhm. Tematem, który się przewija w Państwa wypowiedziach i jest związany z wydatkami miasta,
jest transport. Już wiemy, że pan Janusz Korwin-Mikke jest zdecydowanie przeciwko rozbudowie sieci tramwajowej. Już wiemy, że pani senator jest za rozbudową tej sieci. Wiemy, że są plany budowy trzeciej linii metra, która wzbudza kontrowersje, bo jest póki co linią metra, która zahacza o tereny niezbyt gęsto zaludnione, tak bym to ujął. Jest też przeznaczony budżet na rozbudowę drugiej linii metra. Jest to około 0,5 miliarda złotych w 2024 roku. Zacznijmy od pana Janusza Korwin-Mikkego. Jak powinna się rozwijać Warszawa pod względem transportu miejskiego, czy też transportu prywatnego? Zacznę od historii. Gdybym ja robił metro linię pierwszą, to ona by się kończyła z jednej strony na Ursynowie, a z drugiej strony na placu Wilsona albo ewentualnie dworcu Marymont, a dalej byłyby linie tramwajowe właśnie, bo tam, gdzie jest ziemia tania na powierzchni, to się mogą jeździć tramwaje. Prawda? Natomiast w centrum oczywiście tam nie ma miejsca dla tramwajów, bo one są tylko zawali drogą. Natomiast nie, brakuje nam obwodnicy, maleńkiej nawet, ale obwodnicy metra w centrum, żeby ludzie mogli się przenosić. Rozbudowa właśnie to, o czym pan mówił przed chwilą. Miasta na tereny rzadko zaludnione. To jest nonsens. Metro ma jeździć tam, gdzie są ludzie. I jak jedziemy metrem, a ja dość często jeżdżę metrem, to widzimy. Jak się dojeżdżamy do mniej więcej właśnie miejsca Ursynów, to już się przerzedza, jest puściutko w wagonie, prawda? A w centrum jeżdżą ludzie. I trzeba wbudować obwodnicę metra, taką małą. Trzecia linia metra poniekąd. Ale w centrum, a nie rozbudowywać metra na peryferię. To czyli gdzie? W centrum, czyli gdzie to metro dookoła miało? No tak, żeby zawadzało, prawda, Ochotę, zawadzało Mokotów, prawda, Dolny Mokotów, żeby tutaj w tym gęsto zaludnionym rejonie ludzie się mogli tym szybko przemieszczać. Natomiast tramwaje są tylko na peryferiach, jeżeli w ogóle gdzieś muszą być. Prawda? Także w Stanach Zjednoczonych to już jest, na przykład w Waszyngtonie na przykład wybudowali 3 km tramwaju, też taki wariant jak Trzaskowski tam jest, ale to jest darmowy tramwaj, jak w kraju komunistycznym jest darmowy. I proszę pana, oczywiście on nie jeździ. Z reguły a to motornicy strajkują, prawda? A to coś tam. I ten tramwaj tam 3 km tramwaju i on z reguły nie jeździ. Także wszędzie się tutaj... Natomiast poza tym nie ma w Ameryce... Ale nie jesteśmy w Ameryce, jesteśmy w Warszawie. Dobrze. Mamy dużą tradycję tramwajów to, w Warszawie. To trzeba z nią zerwać. Amerykanie mieli ogromną tradycję tramwajów i w 1936 roku ostatni tramwaj w Ameryce zniknął. Poza tym, którym jeździłem w San Francisco, prawda? Ten na sznurku, prawda? Sprzedawać benzynę. Ale niektórzy żałują w Stanach, że zniknęły. To tak wygląda, proszę państwa, ostatni tramwaj w Korei Południowej z roku 1968, a tak wyglądają tramwaje w Korei Północnej. I pan Trzaskowski i pani Biejat oczywiście, która jest jeszcze większa wariatka. Apelowałem, żeby nie używać takich słów. Dobrze. Ci ludzie, maniacy oczywiście, usiłują zrobić Warszawę według 6-letniego planu budowy Bieruta. Jak państwo przejrzą to dzieło wydane tam w 1949 roku, to pan Trzaskowski chce zrobić Warszawę dokładnie według planu albo Kim Il-sena, prawda? Albo... To jaką Warszawę chce zrobić Janusz Korwin-Mikke? Zupełnie inną. Jaki transport miałby tu funkcjonować? Przede wszystkim samochody. Powyrywać te wszystkie słupki. Parkingi podziemne są bardzo drogie. Powyrywać słupki, pozwolić parkować samochodom tak, gdzie parkowały. To jest pierwsza sprawa. Cała na przykład Emilii Plater koło pałacu. Tam paręset samochodów parkowała. Teraz nie ma ani jednego. Bardzo skończy, powyrywał. Trzeba przywrócić parkingi. Głównym środkiem to jest samochód. Oczywiście ludzie jeżdżą na motocyklu, prawda, na rowerze, na hulajnodze. Nie jeżdżą na czym chcą, prawda. Metrem się jeździ, tramwajem się jeździ, autobusem się jeździ. Ale głównym środkiem podstawowym jest samochód, bo on jest najszybszy, najtańszy przede wszystkim. To jest najtańszy, bo autobusem trzeba dojechać z jednego autobusu, przejść się do drugiego i jeszcze kawałek przejść piechotą. A samochodem dojeżdżam z jednego miejsca. Dobrze, to już wiem. Samochody, coś jeszcze? Samochody, metro już mówiłem, prawda, metra. Tramwaje na końcach tych linii metra, prawda, rozjeżdżające, autobusy normalnie. I jeszcze jedną sprawę, bardzo ważną, o której jeszcze nie mówiłem. Znaczy ostatni raz mówiłem, proszę państwa, jakieś 60 lat temu. I nawet w kurierze polskim. Nawet w kurierze polskim to zostało wydrukowane. W początek walki z tramwajami. Na ulicy Marszałkowskiej, gdzie zlikwidujemy oczywiście linię tramwajową, tam staną sobie pawilony handlowe, a po ich dachach
będzie jechała trasa szybkiego ruchu. Od Puławskiej aż po Dworzec Gdański. W 2 minuty będzie można przejechać całe centrum. Trasa szybkiego ruchu na górze. Oczywiście osłonięte ekrany i tak dalej. Tak ma wyglądać komunikacja. Chcemy puścić autostradę. Autostradę. Myślę, że to tam zrewitalizuje Śródmieście. Tak jak jest w Chicago, tak jak jest w Chicago. Naprawdę będzie super. Dobrze. Tak jest w Chicago, w każdym dużym mieście. Tak ma być. Panie Januszu, dziękuję bardzo. Pytanie mam wizja, krótkie do pani powiedzieć. Senator. Czy czuje się pani obrażana? Powinien reagować jakoś mocniej, czy jest okej? Okay? Wszystko. Ja sobie poradzę, proszę się o mnie nie martwić. Dobrze, teraz pan Tobiasz Bochenik. No myślę, więc, że pan poseł sobie wystawia sam świadectwo w ten sposób. Więc tak wizja zarysowana przez pana posła Korwin-Mikke brzmi jak Dziki Zachód po prostu, w którym tak. Nie ma, zamiast koni są samochody, ale to tak. Nie jest chyba to, do tak. Czego dążymy. Oczywiście dokładnie tak. Wolałbym, żeby prezydent Warszawy sam osobiście nie rysował linii metra, tylko miał od tego specjalistów. Jest taka znana anegdota, nie wiem czy państwo wiecie, że Stalin postawił kubek z herbatą czy kawą na mapie Moskwy i mu się odcisnęło i Rosjanie zbudowali i dlatego tę idealnie okrągłą linię. I lepiej to nie są dobre wzorce, faktycznie nie powinniśmy z nich brać przykładu. Pan redaktor mówił o kontrowersjach związanych z trzecią, czwartą linią. Tak, niektórzy uważają, że czwarta powinna być trzecią, a trzecia czwartą, jeżeli chodzi o kolejność budowania, dlatego że potoki pasażerskie na trzeciej będą o wiele mniejsze. Ale weźmy pod uwagę, że prezydent dotychczasowy, to nasz wielki nieobecny, wydał już pieniądze na różnego rodzaju procedury, projekty związane z tym z trzecią linią. Więc mówienie, że kasujemy trzecią linię, to jest powiedzenie, dobrze, to odsuwamy budowę nowego przebiegu trzeciej linii o 5-7 lat. Ja nie wiem, czy nas na to stać. Rozmawialiśmy o budżecie Warszawy, on jest naprawdę duży. Polska również staje się z każdym rokiem zasobniejszym krajem i możemy sobie pozwolić na myślenie w większych kategoriach o inwestycjach i budowanie trzeciej i czwartej linii, a przynajmniej wydawanie pieniędzy na projektowanie czwartej i szukanie środków na nią i równoległe w przyszłości, za powiedzmy 5 lat, budowanie obu jest bardzo dobrym pomysłem. Oczywiście, że trzeba walczyć z korkami, bo to jest nasza bolączka, ale musimy gdzieś znaleźć punkt zdrowego rozsądku i równowagi pomiędzy ekstremizmem propagandowo-ideologicznym lewicy, która chciałaby, żeby miasto było zieloną łąką, gdzie nie ma budynków i nie ma samochodów, a drugim ekstremizmem, w którym no, nie będziemy, będzie tyle samochodów w centrum, że nie będziemy w stanie z nich wysiąść, bo po prostu będzie za wąsko, jak to mówi pan poseł Korwin-Mikke. Zatem musimy budować parkingi wielopoziomowe, podziemne w Warszawie. Musimy zaproponować rozwiązania w postaci przebudowy ulic, ale nie takie, gdzie likwiduje się miejsca parkingowe, tylko takie, gdzie pozostają miejsca parkingowe, istnieje możliwość dojazdu do centrum samochodem, ponieważ transport zbiorowy nadal, w związku z niedorozwojem metra, w Warszawie pozostawia wiele do życzenia i nie każdy może skorzystać z komunikacji zbiorowej w taki sposób satysfakcjonujący, żeby dowieźć dzieci do przedszkola, szkoły, pojechać, załatwić różne sprawy, żeby nie skorzystać z samochodu. I to na przykład należy powiedzieć mieszkańcom Białołęki, którzy czekają na tramwaj akurat, panie pośle. I jest bardzo potrzebny, dlatego że każdego ranka jest tam gigantyczny korek, a autobusy, które często zawodnie jeżdżą na tej trasie, mieszkańcy są ściśnięci po prostu, tak jadą. No i jest obietnica Hanny Gronkiewicz-Waltz, Trzaskowskiego, że będzie tramwaj. I dopiero w kampanii wyborczej Miesiąc Cudów przypomniało mu się, że decyzja środowiskowa zaraz będzie i trzeba ją wydać. Także czas znaleźć punkt równowagi w tym całym projektowaniu. Jest jedna ważna rzecz, która nie została wcześniej podniesiona, czyli transport aglomeracyjny. Bardzo dużo samochodów przyjeżdża z aglomeracji, z Obwarzanka Warszawskiego, bo są to ludzie, którzy tu przyjeżdżają pracować, wracają. Tak, ja to robię codziennie. No więc właśnie. I teraz nie ma odpowiedniej alternatywy, dlatego że prezydent nie rozmawia ze starostami, wójtami, burmistrzami na temat połączeń lokalnych, które by wystarczająco skutecznie obsługiwały cały Obwarzanek. Oczywiście mamy szczęście, że jest SKM-ka, jest WKD, ale nie rozmawiają i bardzo często słychać głosy, że wybierają samochód, bo jest 40-45 minut w jedną stronę, a transportem zbiorowym przy tej ofercie, bez parkingów na granicy administracyjnej Warszawy, to jest godzina 10, godzina 25. No to jak sobie pomnożymy 2 razy dziennie, razy 5, to jest po prostu nieefektywny system i trzeba zaproponować również taki transport aglomeracyjny w porozumieniu z włodarzami gmin ościennych. Pan Przemysław Wipler? Mówimy o transporcie aglomeracyjnym, a miasto nie nadąża nawet za inwestycjami, które robi państwo, które robiła w ostatnich latach GDDKiA. To jest przykład Most Południowy i brak połączeń autobusowych między Wawrem a Wilanowem. Tak? Tam naprawdę dużo więcej mam wrażenie rowerzystów wzdłuż tego Mostu Południowego jeździ niż autobusów. To mi prosiła żona, żebym się szczególnie o to dopomniał, no bo to jest kwestia dojazdu na Ursynów, to jest dojazd właśnie do linii metra dla całej dzielnicy bardzo obszernej, bardzo dużej, jaką jest Wawer. Jeżeli chodzi o transport w Warszawie, to jestem zwolennikiem starego, ale jarego hasła Andrzeja Olechowskiego, że
metro plus obwodnica równa się stronica, stolica. Te linie, linia metra czwarta uważam jest priorytetem, ale, ale prawda jest, że kto teraz rozpocznie skupi się na czwartej linii metra, linię, która miałaby pójść z Wilanowa na Tarchomin, to nie będzie wbijał łopaty, nie będzie miał przyjemności, bo tutaj tak naprawdę prace projektowe, które są konieczne i planistyczne, tylko to wydarzy się. Nic realnie nie zmieni się odczuwalnego, jeżeli chodzi o ruch mieszkańców w trakcie najbliższych 5 lat. To, co może się zmienić, to może być domknięta obwodnica dróg ekspresowych przez Wesołą. Tam jest jeden odcinek, w którym ona jest niedomknięta, więc z tych trzech obwodnic warszawskich żadna nie jest domknięta. Jest jeden odcinek Wesołej, który ma to domknąć i moim zdaniem dwie pozostałe obwodnice, żeby je skończyć, to tak naprawdę miasto musi przekazać je państwu. Dlaczego? Ponieważ miasto Warszawa nie będzie miała środków na finansowanie tego z funduszy europejskich i tylko przekazując to Gdace, to jest jedyna szansa, żeby sfinansować, dostać połowę dofinansowania na poziomie finansowania europejskiego. Jeżeli chodzi o Warszawę, to dokończenie rozbudowy według obecnych planów sieci tramwajowej to jest priorytet i połączenia północ-południe po obu stronach Wisły. Zauważmy, że w trakcie ostatnich 2 dekad na Warszawie przybyły 4 mosty. Jest most północny, jest most Siekierkowski, jest most Świętokrzyski, jest most południowy, a bardzo jest duży deficyt połączeń i na wschodniej i zachodniej stronie tych północ-południa. No i tutaj kończy się dramatem komunikacyjnym na ulicy Targowej, na której w Pradze Północ, gdzie dwoje moich kontrkandydatów mieszka, jest zapchana trasa, można powiedzieć, przez potopowa na Ząbki, można powiedzieć, która stanowi właściwie wschodnią obwodnicę Warszawy, więc dopięcie tego odcinka północ-południe między rondem Żaba a rondem Wiatraczny jest absolutnie kluczowe i adekwatne połączenia po lewej stronie. To, co można zrobić, jeżeli chodzi o zachodnią część Warszawy, to jest połączenie odcinka między Marynarską a węzłem na Bemowie S7, tam jest potrzebne dopięcie, dołączenie i to jest coś, co mocno odciąży ruch. Jeżeli chodzi o transport, to jest oczywiście realizacja programu budowy podziemnych parkingów. To są drogie rzeczy, ale absolutnie w zakresie takich, które samo miasto jest w stanie unieść. I likwidacja buspasów tam, gdzie są tramwaje. Dwa uprzywilejowane pasy transportu publicznego, jest to absolutnie absurd. I żeby buspas istniejący równolegle do pasa tramwajowego, czy jest to most Poniatowskiego, czy jest to Wilanów, tam gdzie jest właśnie budowany tramwaj, zakończy się budowa tramwaju, żadnego odcinka buspasa wzdłuż tramwaju. I tyle, jeżeli chodzi o taki master plan. Jest oczywiście dosyć dużo szczegółowych rozwiązań. Ja jako rowerzysta cieszę się, że jest duża sieć rowerowa w Warszawie, ale ona kuleje na miejscach właśnie, gdzie z Warszawy się wyjeżdża, gdzie są połączenia między Warszawą a gminami otaczającymi Warszawę. To jest potrzebna współpraca między samorządami i jeżeli chodzi o kwestie metropolitarne, to uważam, że tramwaj wyprowadzony również we współpracy i pobudowanie tramwajów na połączeniach między Warszawą a gminami podwarszawskimi, to jest super ważne. Dlaczego? Bo właśnie to, co pan redaktor powiedział, 400 tysięcy osób codziennie przybywa do Warszawy. To jest, ja tego nie powiedziałem, ale pan mówił, że dużo osób dojeżdża, tak. Ale jak chciałem doprecyzować, to jest 400 tysięcy. Więcej pojazdów ponad do 400 dziennie. Z analiz, w oparciu o które przegłosowana przez was strefa czystego transportu wynika... Lewica tam, tego nie głosowała, ale, bo lewica wspierała strefę czystego transportu. Widziałem, że pani serce pękło kilka razy podczas tej wypowiedzi. Zaraz będzie okazja. Już jest... Oczywiście zaskarżyłem strefę czystego transportu w tym tygodniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Mam nadzieję, że ona zostanie uchylona, bo sposób jej uchwalenia i wprowadzania to jest sposób właściwy dla prowadzenia działań za prezydentury Rafała Trzaskowskiego, czyli brak dialogu społecznego, brak inwestycji, brak pomysłu, co się stanie z tymi autobusami. Radni lewicy nie głosowali za strefę czystego. Poprzednio pani Magdalena zaczynała, to teraz pani zakończy, a jeszcze pan Romuald Starosielec. Tak. Zwróćcie państwo uwagę, że
wybieramy radnych Warszawy i prezydenta raz na 5 lat. I przez te 5 lat oni podejmują decyzje o nas bez nas. I właśnie sprawy transportu są klasycznym tego przykładem wyłączenia warszawiaków z poważnej dyskusji na ten temat. Otóż my uważamy, jako Ruch Naprawy Polski, że Warszawa powinna być miejscem, w którym urzeczywistni się program demokracji bezpośredniej. To jest obligatoryjne referendum, to jest weto obywatelskie wobec uchwał i inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców Warszawy. Pozwólmy w tych sprawach wypowiedzieć się warszawiakom, a nie pozwólmy wypowiadać się ideologom bądź lobbystom, bo za każdymi rozwiązaniami stoją określone grupy interesów. Da się to wszystko racjonalnie zrobić poprzez to, że warszawiacy, również młodzież, która ma dostęp do aplikacji, takie referendum może się odbywać poprzez smartfon, wypowiedzą się ostatecznie w tej sprawie. A ja osobiście sądzę, że jeżeli tak postawimy sprawę, to wcześniej dojdzie do rozsądnego, rozumnego kompromisu pomiędzy trzema tymi grupami zainteresowanych, czyli tymi, którzy chcą, żeby Warszawa była jak najbardziej zielona, ze ścieżkami rowerowymi i tak dalej, tych, którzy chcą jeździć publicznym transportem i tymi, którzy chcą jeździć samochodami. Wszyscy są ważni, wszyscy są potrzebni. Niech po prostu zadecyduje o tym ogół. Co do metra. Proszę Państwa, ja bym bardzo chętnie zasponsorował naszych 60 radnych, żeby pojechali do Londynu i przejechali się liniami metra tak z jednej skrajnej stacji na drugą. Myślę, że wielu miał okazję. No tak, ale nie wyciąga z tego wniosku. Otóż metro w Warszawie jest drogie, nie dlatego, że drogie jest z samej definicji, tylko dlatego, że nie czerpiemy z doświadczeń, a doświadczenie londyńskie to jest 150 lat. W związku z tym, jak to wygląda? Metro w Londynie jest tylko tam, gdzie jest intensywna zabudowa. Poza tą zabudową metro wyjeżdża na powierzchnię bądź jest wgłębione w ziemi po to, żeby nie dawać jakby hałasu na zewnątrz i jedzie w głąb tam, gdzie ziemia jest tania. Tam są budowane parkingi, a nie w centrum Warszawy, nowe betonowe jakieś sarkofagi dla samochodów. To jest, dla mnie to jest absurd. I tam ludzie z okolic dojeżdżają do stacji metra, przesiadają się i są za chwilę w centrum Warszawy. To jest wizja, którą powinniśmy realizować, a nie jakby te bzdury związane z zamykaniem ulic, zwężaniem ulic. Zwężenie ulic, proszę Państwa, skutkuje tym, że Warszawa nie będzie miała zdolności do ewakuacji w wypadku zagrożeń. Te wszystkie słupki i te świętokrzyska, która z 4 pasów zostało zrobione, 2 pasy, to jest przestępstwo wobec bezpieczeństwa obywateli. Żadne instytucje państwowe nie wypowiadają się na ten temat. I trzecia sprawa. Nie wiem, czy będzie pytanie o CPK? Będzie. To się wstrzymam. Dobrze, to teraz pani Magdalena Biejat. Dobrze. Więc na pewno to, z czym mamy w Warszawie problem, to są korki. I z tym coś trzeba zrobić. I sposobem nie jest zwiększanie liczby samochodów na ulicach, tylko ich zmniejszanie. Wydaje mi się, że to jest dość łopatologiczne i dość oczywiste. Co możemy zrobić, żeby zmniejszyć liczbę samochodów na ulicach? Rozładowanie korków poprzez zniechęcenie ludzi do jazdy samochodem? Nie, zachęcenie ich do tego, żeby jeździli transportem publicznym. A żeby ich do tego zachęcić, musimy stworzyć taki transport publiczny, który będzie konkurencyjny dla samochodu, który będzie wygodny, który będzie szybki, który będzie niezawodny. Tak, żeby każdy mieszkaniec, który będzie miał kartę miejską, mógł przestać martwić się o korki. Bo wtedy więcej osób zechce się na ten transport publiczny przesiąść. To jest dość prosta zasada, która działa po prostu wszędzie, na całym świecie. I teraz co trzeba zrobić, żeby to się wydarzyło? Pierwsza rzecz to oczywiście, może tak, ja się zgadzam, że w metro należy inwestować. Ja sama dużo jeżdżę metrem, bardzo lubię ten środek transportu. Uważam, że połączenia pomiędzy lewą a prawym brzegiem Warszawy, zarówno na północy, na Białołęce, jak i na południu, na Pradze Południe są potrzebne. Ale jak tu już wielokrotnie padało, to są inwestycje, które są bardzo drogie, które trwają bardzo długo i nie możemy też oczekiwać od mieszkańców, że będą tyle czekać. Dlatego tak, potrzebna jest inwestycja w tramwaje, w transport szynowy, naziemny. Potrzebne są inwestycje w autobusy i w buspasy.
bo tam, nie w całej Warszawie, ale w tych miejscach, w których autobus zatrzymuje się w korku, w których nie może się włączyć do ruchu z przystanku, takie buspasy powinny się pojawić. I wiemy, że to działa także na przykładzie Warszawy, bo kiedy wreszcie po wielu, wielu latach próśb i protestów mieszkańców, petycji, udało się wytyczyć buspas na Puławskiej, tam bliżej Piaseczna, to okazało się, że dużo mieszkańców przesiadło się na autobusy do tego stopnia, że nawet wiceprezydent miasta przyznawał, że musieli zwiększyć liczbę kursów, bo po prostu ludzie się nie mieścili do autobusów. Więc to się dzieje wtedy, kiedy tworzymy im prawdziwą alternatywę. Oczywiście też do tego... Puławska wciąż stoi chyba. I, no, tak, bo musimy zadbać o to, bo musimy zadbać o to, żeby ten transport był jak najwygodniejszy i żeby był jak najlepszy. To też długo trwa, zanim mieszkańcy się przesiądą i przyswoją sobie te nowe... Że jest ten transport i że on jest rzeczywiście dobry. Pani wierzy, że mieszkańcy Warszawy, czy też w przypadku Puławskiej, raczej mówimy o miejscowościach podwarszawskich, porzucą samochody i zdecydują się cały dzień podróżować na dzisiaj połowa mieszkańców Warszawy korzysta z transportu publicznego. Połowa, nieco więcej niż połowa, poruszając się codziennie do pracy czy do szkoły. Celem miasta powinno być doprowadzenie do tego, żeby dla większości z nich był on wygodny i korzystny. Bo to oznacza, że kiedy będziemy mogli szybciej przemieszczać się transportem, kiedy nie będziemy mieć pewność, że ten autobus przyjedzie, a nie, że będziemy stać na tym przystanku i czekać na zmiłowanie, ponieważ autobusy ciągle wypadają z rozkładów, to będziemy z tego korzystać. Ja to panu gwarantuję. I teraz kolejną rzeczą, którą trzeba zrobić, to lepiej wykorzystywać również kolej, która przejeżdża przez miasto. Mamy ileś linii kolejowych. W Warszawie tak naprawdę moglibyśmy mieć de facto podobny system jak w Berlinie, gdzie U-Bahn, czyli metro, i S-Bahn, czyli pociągi, które jeżdżą po powierzchni, są zintegrowane w jedną działającą dobrze sieć, która się nawzajem uzupełnia. I ja chcę tak myśleć o mieście, chcę tak myśleć o transporcie publicznym, w który inwestujemy po to, żeby ludzi zachęcać do przesiadania się w transport publiczny, który jest niezawodny, który jest dostępny i który jest realną alternatywą, na którą ludzie się przesiądą dlatego, że będzie im wygodniej wsiąść w ten pociąg, niż szukać miejsca do zaparkowania w Śródmieściu. To brzmi... Zresztą nie wiem, czy panowie wiecie, ile jest miejsc w Śródmieściu na miejscach, na parkingach. Bo jest ich powyżej 10 tysięcy. Pani senator, to bardzo ładnie brzmi, natomiast jak tak na co dzień o tych pomysłach sobie rozmawiamy, ja ze znajomymi, zwłaszcza ja jako użytkownik samochodu, tak. Co gorsza, suwa w ogóle, więc jestem absolutnie po przeciwnej stronie barykady, to jednak wydaje mi się, że w dużej mierze chcecie tak na twardo zniechęcić ludzi do podróżowania samochodem po centrum Warszawy. No. Te słupki, które chce zdejmować pan Janusz Korwin-Mikke, wy jednak chcecie stawiać jak najgęściej, żeby tylko nie przyszło mi do głowy, że samochód może być dla mnie najwygodniejszym środkiem transportu. Ja uważam, że zakazami się nic nie osiągnie i że nie możemy też oczekiwać. Ja na przykład mam duże zrozumienie dla też racjonalnych decyzji, które ludzie podejmują. Tak? Ludzie są racjonalni. Ludzie ostatecznie wybierają takie rozwiązania, które są dla nich najlepsze. I mówię to też, i to też pamiętajmy o tym, że większość z nas czasem porusza się po mieście samochodem, ja też to czasem robię, czasem porusza się po mieście na piechotę, czasem porusza się transportem publicznym. I są takie sytuacje, kiedy w ogóle trzeba użyć samochodu. I to jest dla mnie zrozumiałe, tylko dobrze by było, że kiedy wsiadamy w ten samochód, żeby jednak tych korków było mniej. I teraz... Ale proszę, jeżeli chodzi o pana, też pana doświadczenie jeżdżenia spod Warszawy do centrum, tak? Spokojnie, zaraz mamy sumowane, kto ile mówi, wszystko się wyrówna na każdym etapie tego programu. Mam nadzieję. Wszystko jest pod kontrolą. Tak, dobrze. Miejmy nadzieję. Ale jedno pytanie można? Jedno pytanie do uczestników. Ja uważam, że to jest w ogóle oddzielny problem i cieszę się, że pan Wippler tutaj popiera nasz pomysł, żeby pociągnąć transport szynowy poza granicę Warszawy. Nie widziałem, że to jest wasz pomysł. Nie jest wasz pomysł. To jest szeroko, może się teraz z tego wycofać. Myśmy to przedstawili w tej kampanii.
pani, kiedy mówiliśmy o pomyśle na transport zbiorowy, bo to jest prawda i tutaj przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby doprowadzić do kończenia prac nad ustawą aglomeracyjną i ja jako senatorka też zobowiązuję się, że niezależnie od wyniku tych wyborów zrobię wszystko, żeby do tego doszło, bo tylko dzięki takiej ustawie Warszawa będzie mogła wspólnie z gminami ościennymi inwestować wspólnie właśnie w ten transport szynowy, tramwajowy, naziemny, po to, żeby ostatecznie nawet pan czasem wolał się przesiąść ten transport i dojechać tym transportem na miejsce, zamiast tkwić w korku w SUV-ie, którego jakby nikt panu przecież nie chce zabrać, niech pan sobie jeździ tym SUV-em, ile pan chce. Ja chcę kupić większego w dodatku. Doskonale. Ja mogę, i spokojnie. Teraz pan Buchański potem... Tylko chodzi o to, żeby pan nie musiał, jak pan z niego wsiądzie, nie musiał w nim stać w korku. Pani senator, pani uwielbia kwieciście i długo opowiadać. To jest wspaniałe, tylko nic z tego nie wynika. I chciałbym zwrócić uwagę na retoryczną manipulację. Retoryczną manipulację, którą pani stosuje. Pani zaczęła swoją wypowiedź od klamry, że chce pani zachęcić warszawiaków do korzystania z transportu zbiorowego i zakończyła pani taką klamrą. Tylko wszystko, co było w środku, stało w logicznej, oczywistej sprzeczności z tym, co pani zadeklarowała. Ponieważ nie można zmniejszać liczby miejsc parkingowych, nie można stawiać słupków, nie można ale zwężać... Wie, i teraz ja mówię, parkingu? Pani senator, proszę uszanować. Przepraszam, bardzo. Przepraszam, nie chciałam pana denerwować. Nie denerwuje mnie pani, jestem bardzo spokojny, okay, ale pani ma taką manierę, że pani lubi mówić bardzo spokojnie dalej mówić i się wtrącać. Jestem nie tu można... jedna, wie pan, a panów jest czterech, więc ale muszę sobie radzić. Ale same czasy nie bądźmy seksistami, razem, nie patrzymy na to. No właśnie, jesteśmy równouprawnieni, pani senator. Mam nadzieję. Więc nadzieję. Nie można stawiać słupków, zmniejszać liczby miejsc parkingowych i zwężać ulic i mówić, że się chce kogoś zachęcić do czegoś. Zachęta by polegała na tym, że pani proponuje transport zbiorowy, który jest atrakcyjny, wygodny. Ale i wszyscy właśnie. Na pani tego nie rozumie, ja to wiem. I wszyscy się przesiadają do transportu zbiorowego i nagle pani ma puste miejsca parkingowe i wtedy, wow, możemy zwężać ulicę. Ale pani mówi coś zupełnie odwrotnego. Pani mówi klasycznie dla lewicy, przymusimy was. Zmniejszymy wam liczbę miejsc parkingowych, zwężymy wam ulicę. Przepraszam, ale chyba bierzemy udział w innym programie. Ja wiem, że pani mnie nie rozumie, nic nie szkodzi. Zmniejszymy strefę, czy wprowadzimy... To jest słabe chwyty retoryczne. Prosiłbym, żeby jednak z szacunkiem do siebie się nawzajem. Sprowadzimy strefę czystego transportu. Wszystko to wiąże się z zakazami poruszania się samochodem, więc nie będziecie mieli wyjścia, musicie się przesiąść w transport zbiorowy. Zatem musicie się przesiąść, jest zupełnie czym innym niż wedle własnej woli będziemy korzystać z transportu zbiorowego i na tym polega pani oczywista manipulacja w pani wypowiedzi. Pan starał się ja mam pytanie pozbawione manipulacji, bardzo konkretne. Chciałbym zadać pytanie tutaj obecnym na sali. Kto czym dzisiaj przejechał na tą debatę? Kto przejechał transportem publicznym? Metrem, autobusem bądź tramwajem? Ja z przyjemnością zacznę. Przyjechałem pięknym SUV-em, bo jak się ma piątkę dzieci, dzisiaj pan wojewoda był na bazarku, nawet na zaszczycił w Falenicy. Jak się idzie i robi zakupy w sobotę na bazarku dla siedmioosobowej rodziny, to ani rowerem, ani autobusem, ani metrem, ani tramwajem się tych zakupów nie zrobi. A to się robi pani senator dużo częściej niż pan Janusz Korwin-Mikke wozi lodówkę. Bo to lodówkę on może, jak się przeprowadza, wozić, a niestety takie zakupy na cały tydzień to się robi przynajmniej raz w tygodniu. Czasami z różnych powodów częściej, a w okresie przedświątecznym też w ogóle i tramwaj odpada. Ale ja panu przecież nie bronił. Ale no dobrze, to już przepraszam, wiemy, pytanie było konkretne. I proszę, tak. Czym? Idziemy dalej. Falenicy, bardzo dziękuję za to wsparcie redakcyjne tutaj z drugiej flanki. Ja również samochodem. Ja również samochodem. No właśnie. Jeździłam dzisiaj autobusem cały dzień. Ja tutaj przyjechałam. Prosto do naszej redakcji jest tramwaj. Jeździ tramwaj. Świetnie skomunikowany z Pragą. Tak, a przyjechałam dzisiaj samochodem, bo spieszyłam się. Bo mogę. Ale jeszcze raz. Szanowni Państwo. Nie, do teatru jeszcze tramwajem, bo mam po prostu blisko. Ale i właśnie o to chodzi. Także jakby właśnie to próbuję Państwu cały czas powiedzieć. Że panom ja nawet. To rozumiem, że są sytuacje i ja sama też używam samochodu, tylko nie używam go na co dzień mam to, ale to też jest mój przywilej, bo ja mieszkam na Pradze Północ, która jest dobrze skomunikowana z centrum miasta, więc ja w większości przypadków pracuję również na wiejskiej w centrum miasta, w związku z czym w większości przypadków, jak wsiądę na rower, wsiądę w metro, wsiądę w autobus, to jestem w centrum bardzo szybko, tam gdzie chcę dojechać, wygodnie. Bardzo często jeździłam też i z psem, i z wózkiem, z rowerkiem dziecięcym, z dwójką dzieci i z zakupami. A teraz więc to się da. Samochodem służbowym. I teraz nie, nadal najczęściej
jeżdżę transportem miejskim, co wiedzą wszyscy, którzy mnie w tym transporcie codziennie spotkają, bo jeżdżę nim do pracy. A pani kiedyś Rafała Trzaskowskiego? I czytał książki? Nie miałam tej przyjemności, niestety, nie. Ale może jeździmy innymi trasami, nie wiem. Natomiast więc jakby i to myślę, że ten mój przykład jest też dobry, dlatego że właśnie ja używam transportu publicznego, bo on jest dla mnie wygodniejszy niż jeżdżenie po centrum samochodem. I dlatego mówię, że musimy zadbać o to, żeby ten transport był wygodniejszy dla innych. Myślę, że tak. Myślę, że to było proste pytanie. Ja oczywiście przyjechałem. No, ale to panowie mi zadają dodatkowe pytania, więc jakby odpowiadam. Dobrze, to ja teraz też krótkie pytanie zadam i można się ograniczyć do tak lub nie, albo do powiedzmy odpowiedzi, która zajmie nam nie więcej niż 20 sekund. Skoro musi już nowy prezydent Warszawy podjąć decyzję, co z trzecią linią metra, to budujemy ją czy nie? Czy w tej formie, dokładnie w tej formie, w jakiej jest zaplanowana, trzecia linia metra powinna powstać? Tylko jeżeli będą na to pieniądze publiczne z innego budżetu niż Warszawa, z budżetu państwa, z budżetu Warszawy są inne priorytety. Tak, zarówno z dofinansowaniem z budżetu państwa, jak i z Unii Europejskiej trzeba dalej zabiegać o środki na to. Nie ma Warszawa szansy dostać środków, ponieważ jest zbyt bogata. To jest matematyka i to jest znajomość finansów unijnych. Niekoniecznie. Ja uważam, że powinniśmy najpierw nawet równolegle zacząć budowę czwartej, piątej linii metra, a tę trzecią przeprojektować w taki sposób, żeby rzeczywiście służyła mieszkańcom. Więc w tym kształcie nie, ale generalnie powinna ona powstać. Tylko w takim kształcie, w którym ona będzie odpowiadała potrzebom. Panie Korwin-Mikke? Nie, trasa szybkiego ruchu nad Marszałkowską sfinansowana przez właścicieli tych sklepików pod trasą byłaby znacznie, znacznie tańsza i znacznie bardziej efektywna. Potrzebnych jest kilka linii metra, ale nie w tym kształcie organizacyjnym, finansowym, jak do tej pory. Czyli nie. Doszliśmy w pewnym momencie tej rozmowy do tematu, który wzbudza naturalnie emocje. Jak powinno wyglądać centrum miasta? Tu zacznę tym razem od pana Tobiasza Bochańskiego. Samo ścisłe centrum miasta, Śródmieście, tak, czy otoczenie Pałacu Kultury, bo to też wzbudza ogromne... Samo ścisłe centrum miasta, można się potem doszczegóławiać podczas tej wypowiedzi. No, dla mnie to powinno być miejsce, które nigdy nie zasypia. To jest część Warszawy, która powinna być otwarta na wszystkich warszawiaków. Jestem przeciwnikiem projektów budowania mieszkań komunalnych, na przykład przy Marszałkowskiej, co ostatnio zostało zaprezentowane. Uważam, że jest to miejsce na instytucje kultury, na siedziby NGO-sów, na różne usługi, które powinno żywiać tę przestrzeń. Oczywiście jestem przeciwnikiem wizji zabudowania parkingami naziemnymi całej tej przestrzeni. Podoba mi się koncepcja rewitalizacji i całego centrum, która jest prezentowana obecnie, tylko martwi mnie fakt, że po 5 latach jest na razie tylko na pięknych prezentacjach i slajdach w czasie kampanii wyborczej, a widzimy, że centralne ulice, nie wiem, Chmielna, one w zasadzie umarły. To jest bałagan, jest brudno, pełno jest jakiegoś graffiti. To w ogóle nie jest przestrzeń, która żyje w tym momencie. I to najbardziej martwi, jeżeli chodzi o samo ścisłe centrum miasta. Zatem powinniśmy jednocześnie, budując parkingi podziemne, o których rozmawialiśmy, utrakcyjniać tę przestrzeń po to, żeby była otwarta na warszawiaku, bo w tym momencie nie jest. I widzimy, że w godzinach po godzinie 16, jak już pani senator Biejat wraca tramwajem na Pragę Północ, to już tam się niewiele dzieje. I nie powinno tak być. Powinna być to przestrzeń żyjąca i tętniąca. Szczególnie, że w Warszawie nie mamy jednego ścisłego centrum. Czyli dopytam, Pałac Kultury zostaje, wokół niego powstają... A jeżeli chodzimy o tę przestrzeń, tak, no zostaje, bo większość warszawiaków jest emocjonalnie związana z tym pałacem, chociaż ja nie cenię tego miejsca. Wokół niego powstają muzea, inne tak, miejsca i parki, tak, dla tak, sztuki. Tak, tak, tak. I siedziby NGO-sów, tak. Jeżeli chodzi o otoczenie Pałacu Kultury, no bo nie mamy ścisłego centrum w Warszawie, to też jest pewien problem. Tak? No mamy ścisłe centrum w Warszawie. Nie, nie mamy. Też mi się wydaje, że mamy. Nie, nie mamy, nie, nie mamy akurat. Wydaje mi się, że to jest znane, mamy. Jak może... Będę się upierał, że mamy. Urodziłem się w Warszawie, mamy ścisłe centrum Warszawy. No nie, dlatego że jedni mogą powiedzieć, że samo centrum, to bardzo dowcipne z państwa strony, ale może rozwijmy merytorycznie ten wątek, że samo centrum to jest Zamek Królewski i nie powiedzą, że Krakowskie Przedmieście i nie powiedzą, że Rondo Dmowskiego. I w tym sensie nie, wszyscy nie ma powiedzą, jednego... że to jest Pałac Kultury i nie, właśnie nie jest to prawda i są nawet badania socjologiczne na ten temat, więc nie, to nie jest prawda w tym sensie, ale podziwiam, jak pan Wippler zna różne miasta, mam nadzieję, że to z którego pan jest posłem, zna pan tak samo dobrze. Nie tak dobrze jak Łódź. A, to świetnie. Pan przewodniczący Wippler.
Po pierwsze, bawi mnie, gdy ktoś chce stawiać siedziby NGO-sów w miejscu, w którym metr kwadratowy nowo wybudowany sprzedaje się za 40-50 tysięcy złotych. To jest jakiś kosmos i kompletnie poza ekonomiką. Jeżeli chodzi o plac Defilat, plac Piłsudskiego, całą tą ścisłą okolicę dookoła, ten kwartał wokół Pałacu Kultury i Nauki, to on powinien zostać ściśle, poważnie zabudowany według dobrego projektu architektonicznego wysokościowcami. Ja chciałbym, żeby centrum ścisłe Warszawy to było najwyższe city w Unii Europejskiej po tym, jak Londyn pożegnał Unię Europejską. I chciałbym, żeby to było dobrze wykorzystana powierzchnia, która, powiedzmy sobie szczerze, to właściciele zdecydują, czy chcą tam robić, jaki charakter wykorzystania. Oczywiście to nie powinna być przestrzeń mieszkaniowa, ale w olbrzymiej mierze biurowa i usługowa. Najciekawsze rzeczy, które udało się w ostatnich latach Centrum Warszawy jako przestrzeń biurowa. Nie, no to jest usługowa, biurowa, hotelowa, bo usługi to są też hotele, tak? Wysokościowce. To jest wysokościowce i naprawdę do bardzo wysokiej, naprawdę dominanta. Powinno wszystko wokół patrzeć w dół na Pałac Kultury i Nauki. Niech on zostanie jako pomnik pewnych czasów, ale Warszawa jest dużo dalej. Jesteśmy w stanie naprawdę dużo lepiej wykorzystać tą przestrzeń. Oprócz tego chciałbym, żeby to dla mnie też jest centrum Warszawy, ale jestem zwolennikiem budowy czy stworzenia warunków do powstania dzielnicy rozrywkowo, imprezowo, gastronomiczno, klubowej po obu stronach Wisły między Mostem Łazienkowskim a Mostem Gdańskim. Tam naprawdę jest przestrzeń, żeby było życie rozrywkowe. Warszawa niejednokrotnie w tygodniu o pewnej godzinie, to jest człowiek się zastanawia i ma bardzo małą alternatywę, kebab czy koszyki, a naprawdę były, ja pamiętam lepsze czasy, jeżeli chodzi o życie. Ja pamiętam, że pan pamięta życie nocne Warszawy. Ja mówiłem, Warszawa jest miastem moich wielkich sukcesów i wielkich upadków i nie ma co tutaj dyskutować, ale uważam, że Warszawa zasługuje, żeby mieć taką swoją La Ramble i która jeszcze będzie w takim miejscu, w którym nie będzie przeszkadzało to mieszkańcom, gdzie nie ma... Jeśli chodzi o ruch samochodowy, powinniśmy ograniczać ten ruch i tworzyć właśnie centrum, które jest pełne życia, ale nie pełne samochodów? Nie, bo ja powiem, pierwszą podstawową rzeczą jest, żeby tereny wokół Pałacu Kultury przestały być parkingiem naziemnym. Najbardziej absurdalnym parkingiem naziemnym w najdroższej ziemi w Europie, w środkowej Europie. Tam powinny być infrastruktura publicznie dostępne, parkingi podziemne, w których mogą zaparkować ci, którzy wybiorą inny transport niż transport publiczny. Akurat ta część miasta jest świetnie skomunikowana. Mamy tam i metro, i tramwaje. Tam naprawdę to jest kwestia tego, że ktoś, kto przyjdzie na duże zakupy albo z innych powodów musi przyjechać samochodem, to żeby miał gdzie go zaparkować. To jest dla mnie istotne, ale to wypchnięcie ruchu samochodowego z tamtego obszaru to jest utopia, to jest coś, co jest chore, szkodliwego. Ja chciałbym naprawdę, żeby ludzie w całej Europie wiedzieli, że Warszawa jest miejscem, w którym można zarabiać pieniądze, robić dobre interesy, robić biznes, ale też dobrze się bawić. Ja tylko powiem, że przed tą rundą pytań. Czas, jaki państwo wykorzystali, wygląda następująco. Pan Wipler 11 minut 30 sekund, pan Bocheński 8 minut 10 sekund, jest tu pewien deficyt. Pan Starosielec 7 minut 25 sekund, pan Korwin-Mikke 7 minut 20 sekund i pani Biejat, absolutna liderka, 15 minut i 2 sekundy. A więc będziemy z czasem panią troszeczkę stopowali, ale jeszcze nie kończymy tego programu, więc spokojnie. Pani senator i Centrum Warszawy. Dobrze, postaram się zatem krótko. Ja dzisiaj Centrum Warszawy jest miejscem, które po pierwsze się wyludnia. Jest to najszybciej wyludniająca się dzielnica Warszawy, Śródmieście. Po drugie, mieszkańcy strasznie na to narzekają, bo chcieliby, żeby Śródmieście było centrum, było miejscem reprezentacyjnym dla miasta. A mamy ulicę Chmielną, która po prostu wygląda jak slums i której straszą pustostany i madziaje na ścianach. Mamy coraz więcej takich miejsc, gdzie naprawdę ludzie nie mają co ze sobą zrobić. I dzisiaj, jeśli chcemy, żeby to miejsce odżyło, żeby tam było rzeczywiście życie, na jakie zasługuje centrum stolicy, to przede wszystkim musimy zadbać o to, żeby tam się dało przebywać, żeby tam się dało spędzać czas.
I miasto powinno po pierwsze zazielenić ten teren, który teraz jest parkingiem pod Pałacem Kultury. Ja nie zgadzam się z tym, że powinniśmy obudowywać Pałac Kultury. Z jednej strony jest niezazieleniony dookoła, z trzech pozostałych jest. Tak, ale tak jak zgadzam się z panem, że tam nie jest nam potrzebny w reprezentacyjnym miejscu kolejny parking, tylko potrzebujemy miejsca, które będzie żyło, które będzie tętniło życiem. Te wszystkie pustostany, tutaj miasto powinno zadbać o lepszą politykę zarządzania tymi lokalami, bo nie może być tak, że kolejni przedsiębiorcy, usługodawcy bankrutują, nie są w stanie utrzymać swojego biznesu w centrum, bo dobijają ich czynsze i w zamian powstaje kolejna franczyza czy kolejny bank. Jeśli to miasto ma żyć, jeśli to centrum ma się rozwijać, no to miasto powinno też odpowiednio zarządzać tą polityką czynszową, dawać pewne ulgi tym, którzy po prostu będą to rozwijać. I tak o zmniejszenie natężenia ruchu w centrum, w ścisłym centrum Warszawy, ruchu samochodowego, również pomoże tym małym biznesom, bo to jest doświadczenie i Oslo, i Madrytu, i Portland w Stanach Zjednoczonych, że kiedy uspokajamy ruch samochodowy i więcej osób porusza się na piechotę ulicą, to zyski lokalnych biznesów rosną, bo wtedy ludzie po prostu korzystają. A jak duża część centrum Warszawy powinna być całkowicie wyłączona z ruchu samochodowego? Mi się wydaje, że nie chodzi o to, żeby go wyłączać z ruchu samochodowego całkowicie, plany. Tylko żeby ten ruch uspokajać. I też uważam, że... Ale uspokajać do zera gdzie? Ale ja nie powiedziałam, że do zera. Uważam, że powinno się go uspokajać. Powinno się zachęcać do tego, żeby mieszkańcy właśnie używali transportu publicznego, żeby tam przyjeżdżali inaczej niż samochodem i tworzyć taką przestrzeń, która będzie przyjazna, bo dzisiaj nawet nikt nie ma ochoty z tego samochodu wysiąść w centrum, bo tam nie ma co robić po prostu, chyba że się jedzie do Złotych Tarasów. No. I uważam, że, i to jest nasz rzeczywiście sztandarowy projekt, powinniśmy również inwestować w mieszkania na wynajem dla mieszkańców, zbudować tam osiedle społeczne, bo po prostu to jest... Kończąc już tylko, dzisiaj na świecie, kiedy się myśli o śródmieściach i w ogóle o różnych dzielnicach, to się dąży do takiego miksu, żeby były i usługi, i miejsca pracy, i miejsca do mieszkania, i wtedy te dzielnice żyją. Pan Janusz Korwin-Mikke, ma pan trochę czasu do wykorzystania, trochę... Pani marszałek, chyba całkowicie swój wykorzystała. Udzielić całość przez pięć. Natomiast proszę państwa, ja mówię jasno. Naokoło Pałacu Kultury mają stać wieżowce i parkingi oczywiście, bo między nimi muszą być i wieżowce. Jak się buduje wieżowiec, to robi podziemny parking pod tym wieżowcem, prawda? Ale nie jakiś wielki gigaparking, bo to trzeba pieniądze. Jeżeli się parking opłaca podziemny, to właściciel prywatny właściciel go wybuduje. Jeżeli się nie opłaca, to nie ma sensu go budować. I trudno. Pan tutaj, Bocheński się tutaj uśmiechał. Otóż proszę pana, na tym placu ktoś buduje teraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Ale ja się uśmiecham, bo się jest, w ogóle dużo uśmiecham. Proszę tego nie odbierać osobiście. Bardzo miło. To jest zresztą pomysł jeszcze pani Gronkiewicz-Walcowej, która obiecała pewnemu artyście, który miał kał artysty, mocz artysty, miał być tam wystawiany. Otóż chciałbym uprzejmie zauważyć, czy pan na przykład wie, że w Warszawie istnieje Centrum Sztuki Współczesnej? No istnieje. Pan prezydent bardzo buduje nowe. A gdzie jest Centrum Sztuki Współczesnej? W Zachęcie. Nie. Centrum Sztuki Współczesnej jest w Pałacu w Jazdowie i kosztuje nas tam jakieś 12 milionów rocznie. Absolutnie niewykorzystane. Stoi takie coś niewykorzystane kompletnie, a w zamian tego pan prezydent buduje teraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w centrum, gdzie nikt tam nie będzie chodził. Pies kulawą nogą do tego nie zajrzy. Poza wycieczkami szkolnymi, które ktoś przymusem zaprowadzi. Teraz dopytam, czy jest tu osoba, której podoba się ten budynek? No cóż, mógłby wyglądać trochę bardziej przyjaźnie, ale może puścimy na nim bluszcz po prostu, to będzie okej. Będzie wyglądał jak nazistowski bunkier. Jak będzie. Bo to jest bardzo drogi budynek, który przynajmniej moim zdaniem bardzo brzydko wygląda. To jest koszmar, że coś takiego w ogóle wolno wybudować w centrum Warszawy. Nie no, powinno się wszystko móc wybudować. No nie, no dobrze, ale to za pieniądze prywaciarza. Bo... On się nadaje do tego, żeby puścić nad nim autostradę. Tak jest. Albo zrobić parking na dachu. Chyba jesteśmy wyjątkowo zgodni. Trochę na uboczu, czy trzeba taki chińską autostradę, prawda? Tak mówię. Natomiast powtarzam jeszcze raz. Musimy mieć dostęp samochodami do tego, ale oczywiście wszystkie samochody się nie zmieszczą w ścisłym centrum. To jest oczywiste. Się nie zmieszczą, to część ludzi postawi trochę dalej, prawda? I najważniejsza rzecz, żeby te parkingi, parkometry były ustawione, ale one, żeby one miały zróżnicowany czas, w zależności od podaży i popytu. Jeśli
w danych godzinach jest popyt niewielki, to opłata niewielka. Jeżeli popyt jest duży, to wysoka, żeby ci, którym bardzo zależy, bo na przykład mają noga ich boli, to postawią sobie za te pieniądze, bo ich stać, prawda? No, ideał jest taki, żeby była idealnie taka sama ilość chętnych, jak miejsc parkingowych, prawda? I nie patrzeć do biedni czy bogaci, no trudno. Żeby każdy miał swoje. Każdy miał swoje, no, w zależności od swoich możliwości finansowych, no bo tak to trzeba jasno powiedzieć. Także zdecydowanie sprzeciwiam się koncepcji miasta ogrodu. Uważam, że jak ktoś chce mieć miasto ogród, to jedzie sobie do Milanówka, się przenosi do Milanówka. Jeżeli jest emerytem, to nie ma miasto emerytów, którzy sobie chodzą na spacerki. Mam ci miasto dynamicznych ludzi, którzy zarabiają. Ale matki z dziećmi też chodzą na spacerki. Tak jest, ale jak chcę powiedzieć jedno. Ja emeryci, dzisiaj, ja też lubię na spacerki. Dzisiaj ktoś mi tam właśnie napisał, że można jeździć, że jak się jeździ szybko, to ludzie się od tego nie bogacą. Przeciwnie. Jak jeżdżę 100 na godzinę po Warszawie, to ja załatwię więcej spraw i więcej zarobię. A jak jeżdżę 30 na godzinę, zabije. To nie zarobię. Nie, zabić można wszędzie i zawsze, ale celem ruchu samochodowego nie jest bezpieczeństwo. Celem ruchu samochodowego jest szybkość. Ja wolałbym... Ja też wolę, żeby też wolę wasze cele były zbieżne. Ale przykro mi. Moim celem jest dojechać na miejsce panie, i boję się, że jak pan będzie jechał obok mnie, to się to nie wydarzy. Panie redaktorze, jeżdżę już 80 lat i jakoś do tej pory nikogo nie zabiłem. A ile ma pan punktów karnych? Słucham? Ile ma pan punktów? Pan już nie ma prawa jazdy. Ile ma pan punktów karnych? Ja nie, w tej chwili mi zabrali prawo jazdy. Ale nikogo jak do tej pory nie zabiłem. I niech tak zostanie. To była dobra inwestycja. Co więcej, szanowny panie, jak jeżdżę szybciej, to jestem krócej na drodze, więc krócej mam okazję, żeby kogoś zabić. To jest oczywiste. Natomiast wracając do tematu poważnego, czyli centrum Warszawy. Najważniejsze jest, żeby zrobić to, sprywatyzować. Jeżeli mówimy, że miasto nie potrafi zabudować Wisły, to nie miasto ma budować, sprzedać te działki i prywaciarze zabudują, postawią coś na tym brzegu Wisły, jeżeli ludzie tego chcą. Bo jeżeli ludzie tego nie chcą, to oni zbankrutują. Więc ten prywaciarz musi robić coś, co chcą ludzie. A miasto buduje coś, co ono chce, a nie to, co chcą ludzie. I to jest ta różnica. Pan Romuald Starosielec. W zasadzie Warszawa nie ma wizji architektonicznej swojej, ba nawet nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, co jest jakby elementarną zasadą u nas odpowiedzialnej, planowej gospodarki architektury. Dlaczego tak się dzieje, że 80% Warszawy nie ma planu zagospodarowania? Możemy się domyślać. Tu panuje całkowity chaos i ten, kto ma większą siłę przebicia, kto ma lepsze możliwości, ten buduje tak jak chce. Rezultat jest taki, że Warszawa przypomina architektonicznie takie rozsypane klocki Lego. W zasadzie Warszawa nie ma żadnej ambicji do tego, żeby stać się miastem różniącym się w sposób pozytywny tego słowa znaczeniu od standardów takie, jakie są gdzie indziej. Proszę zwrócić uwagę, że od początku istnienia cywilizacji europejskiej jakakolwiek epoka charakteryzuje się jednym. Przestrzeń publiczna w miastach była świadomie kształtowana przez tych, którzy tym miastem władali i rządzili. To jest zasada, która obecnie nie obowiązuje, a my powinniśmy mieć ambicje, aby nadać centrum Warszawy charakter miasta nie tylko europejskiego, ale niepowtarzalnego nawet w Europie. Bo jakiś może mieć jakąś satysfakcję, jeżeli ktoś, kto przyjeżdża do Warszawy, w centrum czuje się tak, jakby był, nie wiem, w Moskwie, w Amsterdamie, w Hongkongu czy w Sydney. Powinniśmy mieć ambicje tego, żeby nasza architektura wróciła do jakichś zdrowych kanonów europejskich. Jedna dygresja historyczna, proszę Państwa, po I wojnie światowej, kiedy Polska odzyskała niepodległość, wśród polskich architektów przez kilka lat była ożywiona dyskusja, co to znaczy polski styl w architekturze. I wypracowano taki styl,
Niestety wojna przerwała taką rozumną kształtowanie przestrzeni. O centrum miasta. Teraz. Tak, o centrum miasta przerwała. Proszę Państwa, miarą naszego upadku nie jest to, że my nie mamy planu zagospodarowania, nie mamy wizji. My nawet nie toczymy publicznej dyskusji o tym, jak ma wyglądać nasza przestrzeń, w której się obracamy. Przecież architektura jest jedną z najbardziej totalnych sztuk. Możemy nie chodzić do kina, do teatru, możemy nie oglądać galerii malarskich, ale wychodzimy na ulicę i obcujemy na co dzień. I dla nas nie powinno to być obojętne, czy obcujemy z chaosem i brzydotą, czy funkcjonujemy w przestrzeni, która jest harmonijna i przyjazna ludziom. Otóż ten polski styl w architekturze jest konieczny. Warszawa wymaga wizji rozwoju swojego architektonicznego, natomiast samo centrum powinno być centrum, które jest oddane dla wysokiej kultury, sztuki, różnego rodzaju inicjatyw obywatelskich. To w centrum powinno się skupiać życie kulturowe, duchowe i społeczne nie tylko stolicy, nie tylko miasta stołecznego Warszawy, ale również to powinno tętnić swoim przykładem na całą Polskę. Mam nadzieję, że taki plan powstanie i że Warszawa odzyska swój niepowtarzalny blask, który kiedyś miała, zanim nie została zniszczona, i że w sposób rozumny zagospodarujemy centrum do tego, żeby mogło służyć nie tylko warszawiakom, ale być przykładem dla innych miast w Polsce. Największa rozbieżność, tak jak Państwa słucham, polega na tym, że inaczej widzimy sens centrum Warszawy. Część tu widzi centrum Warszawy jako dzielnicę biznesową. Pani senator widzi centrum Warszawy jako miejsce, w którym ponownie powinni zamieszkać ludzie w większej liczbie. I tu dochodzimy do tematu mieszkań. Do tematu cen mieszkań w Warszawie, do tego, czy Warszawa nie staje się miastem zbyt drogim, a jeśli się staje zbyt droga, to co zrobić, by ten trend odwrócić i co zrobić z mieszkaniami komunalnymi. Pani senator, teraz zacznijmy od pani, bo pani proponuje, aby w samym centrum Warszawy, tuż przy Pałacu Kultury zbudować, no, trzeba powiedzieć, luksusowe mieszkania komunalne, bo luksusowe z uwagi na swoje położenie. To są najdroższe działki w Polsce. Chyba nie skłamię, jak powiem, że w Polsce. W Polsce. Trudne do wycenienia. I pani apeluje, planuje wręcz, bo widzieliśmy wizualizację, aby tam stanęły bloki komunalne. Bloki komunalne brzmi tak, jakby to było jakieś kiepskie budownictwo, bo do tego niestety też się przyzwyczailiśmy przez lata zaniedbań, a my chcemy... Wilanów będzie zazdrościł tej Chcemy, żeby Warszawa zaczęła rzeczywiście inwestować w mieszkania, żeby zaczęła budować, bo dzisiaj, no dzisiaj średnia cena mieszkania za metr kwadratowy to jest średnia, to jest 17 tysięcy złotych. Pewnie zaraz będzie już dużo więcej. I problem mamy polega prywatnym. Na tym... Na rynku prywatnym, oczywiście. Pierwotnym, tak. Na tym... I teraz problem polega na tym, że coraz mniej osób stać na to, żeby móc sobie takie mieszkanie kupić. Dzisiaj, żeby mieć możliwość kupienia mieszkania, które będzie no naprawdę nie jakimś apartamentowcem, tylko po prostu, w którym będzie można założyć rodzinę, mieć sypialnię i pokój dla dziecka, najbliżej to trzeba być milionerem po prostu. Najbliżej na Białołęce albo Targów. Więc uważam, że tak, że... Nasz cel jest taki, żeby dać wybór ludziom, żeby była jakaś alternatywa do tego rynku mieszkań, gdzie albo trzeba być milionerem, albo się zadłużać na całe życie, no albo tego rynku wynajmu prywatnego, który też jest mocno niestabilny i wystarczy być nietypowym lokatorem, na przykład samodzielną matką z dzieckiem i już naprawdę staje się to bliskie niemożliwości, żeby takie mieszkanie mieć. Mają powstać apartamentowce koło Pałacu Kultury. Wskazaliśmy sześć lokalizacji takich nowych osiedli mieszkaniowych, nowych osiedli społecznych w całej Warszawie, dwa na prawym brzegu, dwa na lewym, w tym w centrum.
tak, tutaj przy budynku Pasty. To jest bardzo dobra lokalizacja, blisko metra Świętokrzyska. I to są w sumie te pierwsze lokalizacje na 10 tysięcy mieszkań. To są mieszkania, które wybudowałaby Warszawa w ramach... Musielibyśmy najpierw powołać spółkę Mieszkania Warszawskie. I Warszawa wybudowałaby te mieszkania częściowo ze swojego budżetu, ale to byłoby niewielki procent tego budżetu, bo rocznie to by było około 350 milionów złotych, a resztę pochodziłaby z Funduszu Dopłat, który już istnieje i który jest oferowany samorządom. To są bezzwrotne fundusze właśnie po to, żeby samorządy mogły budować te mieszkania. I w efekcie zapewnilibyśmy mieszkańcom... Postawmy to może na chwilę kropkę, podyskutujmy o tym pomyśle. Tak, tylko jeszcze ostatnia rzecz, żeby dorzucić jeszcze jeden fakt do tej dyskusji. W takich mieszkaniach budowanych przez Mieszkania Warszawskie, przykładowe mieszkanie 50-metrowe, dwupokojowe, można by wynająć za czynsz 1500 zł miesięcznie z opłatami. Mhm. Ja tylko powiem, że możemy pokazać zdjęcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej, o którym rozmawialiśmy przed chwilą i niespecjalnie ono wzbudza nasz entuzjazm. Zobaczmy sobie, jak wygląda, bo może nie wszyscy nasi widzowie to wiedzą. Poprosimy. A, za nami. Ale to na ekran może dajcie. Dajcie to na ekran po prostu na full screen dla naszych widzów. Z tej strony. Jest to... Halo? Jeżeli to jest bunkier obronny, to chyba spełniałby swoją... No ale tam uzasadnienie architektoniczne, nie żebym bronił, bo mi się to tak nie podoba straszliwie, jest takie, że ta architektura polemizuje ze stylem socrealistycznym Pałacu Kultury, który ma te naniesienia nawiązujące do Kazimierza nad Wisłą. Pytanie, czy przestrzeń miejska ma być polemiką? No ja uważam, że nie. Nasz to jest koszmar. Powiem więcej, ciężko polemizuje. Jeżeli jest coś brzydszego, to nie udało. To znaczy... Przepraszam, ale to jest dysonans architektoniczny niedopuszczalny. Socrealizm obok takiej modernistycznej sztuki. Ja myślę tak, że nasze dyskusje tutaj, jakkolwiek interesujące, powinny być wyrażone w formie konkretnych projektów alternatywnych dla tego, co się robi. I to powinno być poddane pod referendum dla mieszkańców Warszawy. To jest jedyne rozwiązanie. Dobrze. Pani Biejat apeluje o mieszkania komunalne. A co więcej, mam plan, jak je zbudować. Ale to nie są jeszcze, bo żeby... Ale nie. To już pani, dobrze, kropkę, pani dobrze, już kropkę postawiła. Dobrze, mam aktualnie, więcej do powiedzenia, ale dobra. Aktualnie najwięcej czasu do wykorzystania ma pan. Mam najbardziej konkretny plan. Ja bardzo się cieszę, bo tak, ja nie mam tego zwyczaju takiego kwiecistego mówienia w taki sposób. Więc to jest ogromny faktycznie problem w Warszawie i każdy, kto będzie mówił, że miasto nagle po 18 latach rządów Koalicji Obywatelskiej będzie wspaniałym inwestorem i wybuduje nowe osiedla, jest utopistą. Pani senator mówi, że będzie oddawała, jak program ruszy, przynajmniej tak w ostatniej debacie mówiła, 2000 mieszkań rocznie. Przypomnijmy, że mówimy o mieście, które ma prawie 2 miliony mieszkańców. Żeby rozwiązać problem mieszkaniowy, musimy podjąć się... Ja tu może poleję tylko państwu wodę. To bardzo miło. No, proszę, ja też poproszę. To musimy rozstrzygać tę kwestię na kilku bardzo istotnych płaszczyznach. Po pierwsze, plany zagospodarowania przestrzennego. Połowa Warszawy nie ma planów zagospodarowania przestrzennego. Czyli co to oznacza? To oznacza, że nie jest zdecydowane przez Radę Miejską i Prezydenta, jak ma być zagospodarowana przestrzeń. Gdzie są usługi, gdzie są mieszkania, gdzie jest przemysł, gdzie jest rekreacja. Co to powoduje? Że obecne postępowania administracyjne toczą się latami. Znaczy inwestor może kupić nieruchomość i postępowanie administracyjne może trwać 6, 7, 8 lat do prawomocności. Więc w jaki sposób ci prywatni inwestorzy, którzy budują przytłaczającą część mieszkań dla Warszawy, mają to robić efektywnie i podaż mieszkań na rynku ma być zwiększona. Po prostu w tej obecnej sytuacji jest to niemożliwe. Jedynym sposobem dla obniżenia ceny za metr, znaczy obniżenia, dla spowolnienia wzrostu cen w Warszawie jest zwiększenie podaży mieszkań na rynku. Nie ma możliwości. Pani senator powiedziała 17 tysięcy za metr kwadratowy na rynku pierwotnym, bo na rynku wtórnym to jest w tym momencie 13 tysięcy za metr kwadratowy. Po drugie, miasto musi zacząć zarządzać swoim mieniem komunalnym. Musi zinwentaryzować to, co posiada. Prezydent w tym momencie nie wie tak naprawdę, czym rządzi. To jest coś nieprawdopodobnego. Znaczy, cóż to jest za gospodarz, który nie zinwentaryzował całego swojego zasobu komunalnego. Na samej Pradze Północ, gdzie z panią senator, jak się okazuje, mieszkamy, jest ponad 1200 pustostanów. Jednocześnie ludzie stoją w kolejkach do mieszkań komunalnych rok, dwa lata, kiedy prezydent posiada naprawdę tysiące pustostanów w Warszawie, tylko nie ma strategii zarządzania tym mieniem. Więc pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, jest zinwentaryzowanie tego zasobu i następnie zdecydowanie, co
jest do remontu, ponieważ ludzie, którzy mieszkają w mieszkaniach komunalnych, o których obowiązek ustawowy ma prezydent, że musi o nich dbać, muszą też mieć niektóre kamienice i budynki wyremontowane, bo żyją w standardzie naprawdę nieprzystającym do XXI wieku i urągającym. Po drugie, prezydent musi zdecydować, co zrobić z pozostałym zasobem, który nadaje się do remontu, w tym momencie jest niewykorzystany, jak to jest pustostany, czy przeznaczyć je na cele komunalne, czy na przykład na mieszkania socjalne, bo to jest co innego. Czy może na potrzeby osób niepełnosprawnych, co jak wiemy jest również nierealizowane w dużej mierze przez prezydenta miasta. No i po trzecie są budynki, które nadają się do rozbiórki w tym mieniu komunalnym i po prostu straszą i należą do miasta. Może prezydent powinien się zastanowić, w zależności od lokalizacji tych nieruchomości i zinwentaryzowania, czy należy je zburzyć i postawić tam inne instytucje publiczne, które są w danym miejscu potrzebne, a może wybudować nowe mieszkania komunalne, bądź też może faktycznie sprzedać dla kogoś innego. I jeszcze jest trzeci element, to znaczy współpraca ze spółdzielniami mieszkaniowymi, którego nie ma obecnie na terenie Warszawy i to wynika z moich licznych rozmów z prezesami tych spółdzielni. Mimo, że prezydent ma pełnomocnika do spraw dialogu ze spółdzielniami. Nie wiemy, co on robi. Spółdzielnie mieszkaniowe w Warszawie są jedynym tak naprawdę podmiotem gdzieś z pogranicza publicznego, który ma doświadczenie w budowaniu mieszkań i są zainteresowane, ale nie są uregulowane stosunki własnościowe przez miasto, jeżeli chodzi o grunty spółdzielni, to jest bardzo istotne i nie ma żadnej oferty ze strony miasta, żeby na przykład w ramach mienia komunalnego czy mienia Skarbu Państwa umożliwić spółdzielniom nowe inwestycje, więc stawia się jedynie na, w tym momencie na deweloperów, zapomina się o spółdzielcach i to też również jest złe. Te trzy elementy muszą ze sobą współgrać po to, żeby zwiększyć podaż mieszkań na rynku warszawskim. Pan Przemysław Wippler, pańska wizja i wizja pani senator są całkowicie rozbieżne. Radykalnie. Uważam, że budowanie mieszkań tam, gdzie zaproponowała pani senator, jest niegospodarnością mieszkań komunalnych. W ogóle budowanie przez miasto jest niegospodarnością. Miasto nie potrafi budować tak, jak państwo nie potrafi budować. Pani senator nie wiedziała, jak ostatnio się spotykaliśmy, ile kosztuje wybudowanie metra mieszkania w Warszawie. Teraz już pani wie, pani senator, ile to jest? A wie pan, ile ludzi w Polsce ale pani nie może na pytanie, się wyprowadzić? Ale pani nie bawi się terytorycznie, tylko... Nie róbmy quizu. Dobrze, to ja powiem. Pan to jest 6,5... Nie róbmy quizu. Ile osób do 35 roku życia nie może się wyprowadzić od wybudowanie, rodziców? Wybudowanie właśnie metra, wybudowanie właśnie się interesuje i chce rozwiązać ten problem, a nie, że tak powiem, bujać w niebie. Pani senator ostatnio, jak się widzieliśmy, mówiła, że ona za miliard złotych wybuduje te 10 tysięcy miliard mieszkań. Miliard rocznie. Ponad miliard rocznie. Miliard rocznie, to powiem tak. 2 tysiące mieszkań za miliard rocznie. Budowanie metra, budowanie metra kwadratowego mieszkania w budynku z dwukondygnacyjnym garażem to jest maks 6,5 tysiąca złotych plus ziemię. Jeżeli miasto ma swoją ziemię, to musi mieć tyle na wybudowanie. A metr mieszkania w takiej miejscówce przy Marszałkowskiej na odcinku między Królewską a Świętokrzyską, tam mieszkanie za 35-40 tysięcy. Ale teraz na prywatnym rynku. Można było sprzedać, ale ja chcę pani senator, ja bym wolał, żeby tam powstały prywatne mieszkania, miasto je sprzedało, a za każde z tych mieszkań mogłoby 2,5 mieszkania kupić na Białołęce, Targówku, w innym miejscu. Przepraszam, to byłoby 2 razy więcej mieszkań, a jeżeli miasto już ma mieć mieszkania socjalne, ale ma taki rozumiem, obowiązek że elementem ustawą. Tego planu pani senator jest także nie to, by mieszkania powstały, ale także to, by właściwe osoby panie, w tych mieszkaniach mieszkały. Panie to znaczy, ja tylko to kończę. Ja nie mówię, że jestem tego zwolennikiem, nie mówię, że w to wierzę. Chciałem tylko dodać, że plan jest taki, aby w tych apartamentowcach, nie blokach, mieszkali także samo nauczyciele, lekarze. Ale to jest niezgodne z prawem w Polsce obowiązującym i do nie, tego trzeba prawda. Byłoby zmienić ustawę. Ja bym, to nie jest prawda, ja bym, bo to ale, jest ale, nie, przepraszam, skończyć, to nie jest prawda, bo to już działa na Włocławku. Później będziemy mówić adwokatem, proszę dać mi skończyć. To najpierw skończy pan Przemysław Wippler. Będzie pani mogła wyjaśnić. Miasto nie potrafi budować, nie powinno budować. I jak słyszę jeszcze, że takie mieszkanie miało być za 1500 zł wynajmowane, mieszkanie, które można na rynku chodzi po 40 tysięcy miesięcznie, mieszkanie 60-metrowe, takie kosztuje wtedy z 2,5 miliona i ono jest wynajęte za 1500, to kto je dostanie? Ja pamiętam czasy, kiedy w Polsce mieszkania za bezcen dostawał Leszek Miller i Józef Oleksy. I to ja rozumiem, że lewica jest przywiązana do pewnych tego rodzaju tradycji, ale nie ma transparentnych reguł, chyba że byłoby reguła, że mieszkają tam tylko nauczyciele, ale nie ma pod to prawa.
Nie ma, albo że urzędnicy miejscy, tak? Nie ma moim zdaniem pod to reguł i to, co miasto powinno zrobić, to powinno zacząć wydawać sprawnie pozwolenia budowlane, żeby w Warszawie dużo się budowało. W zeszłym roku w Warszawie oddano do użytku 14 200 lokali. Ja chciałbym, żeby pod koniec mojej pierwszej kadencji to było między 20 a 25 tysięcy. Żeby to zrobić, to trzeba między innymi uruchomić szybki i sprawny proces wydawania pozwoleń budowlanych, uchwalić plany miejscowe w tych dzielnicach, gdzie nie ma sąsiedztwa, na przykład na Żeraniu, bo nie jesteś w stanie wydać warunków zabudowy. Jeżeli nie masz do czego się odnieść, nie masz sąsiedztwa, jesteś masz zblokowane ręce, tam są potrzebne plany, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Trzeba zaktualizować studium, w oparciu o które jest zabudowywana Warszawa, bo zgodnie z tym studium przyjętym przez Rafała Trzaskowskiego, Warszawa liczba mieszkańców ma się nie zwiększać, a są dane zwiększa się bardzo powoli, a są dane demograficzne, które mówią, że corocznie w trakcie najbliższych 30 lat do Warszawy będzie 18-20 tysięcy osób przyjeżdżało, już to będzie 2,5 milionowe miasto w 2030 roku. Jeżeli nie ma strategii miasta, nie ma strategii rozwojowej, to nie ma strategii mieszkaniowej. Jestem zwolennikiem tego, żeby stare galerie handlowe z lat 90., które w chwili obecnej z różnych powodów, z uwagi na rewolucję e-commerce'ową, z uwagi na to, że jest zakaz handlu w niedzielę, z uwagi na to, że został wprowadzony podatek od... Co z tymi galeriami? Jestem za tym, żeby w trybie Lex Developer w przyspieszonym tempie je przekształcić w kwartały usługowo-mieszkaniowe, bo one są zazwyczaj w miejscach, w których jest świetna infrastruktura, świetny dojazd. O których galeriach mówimy? Nie, na przykład to jest kwestia właścicieli. Właściciele muszą o to wystąpić, ale mamy Redutę, mamy Land, takich galerii z lat 90., które nie są teraz biznesem. Dużo lepszym biznesem byłaby mieszkaniówka i usługi lokale. Ktoś powie patodeweloperka. Nie, to nie jest patodeweloperka. Patodeweloperka to jest mieszkanie za 17 tysięcy na obrzeżach Warszawy. To jest patodeweloperka, to jest wypychanie. Ja pierwsze swoje mieszkanie kupowałem przy ostatniej wtedy stacji metra, przy metrze Kabaty na Kent 26 i kupowałem je za 4 tysiące złotych i mój tata był przerażony, czy ja kiedykolwiek spłacę ten kredyt. 4 tysiące złotych. Teraz tam w tej okolicy to jest 20 parę tysięcy złotych za metr kwadratowy. Ja zarabiałem wtedy, pracując w firmie Ernst & Young, 6 tysięcy złotych brutto. To i to było więcej niż mój tata, gdy przychodził na emeryturę. To była moja druga praca 2 lata po zakończeniu studiów. I ludzie na tym stanowisku, na którym ja wtedy byłem, zarabiają może o połowę więcej, 2 razy tyle co wtedy, a mieszkanie poszło 4-krotnie do góry na rynku pierwotnym. Podaż, jeszcze raz podaż. Cieszę się, to jest zmiana względem ostatniej debaty, że pan minister Kukucki z Lewicy zgodził się przesunąć przepisy, które miały walczyć z patodeweloperką, tak naprawdę miały zabić podaż mieszkań i miały wejść w życie 1 kwietnia, które były uchwalone przy współpracy ministra Budy z Pawłem Śpiewakiem. To jest słynne antydeweloperskie rozporządzenie z listopada zeszłego roku. Po naszej konferencji w tym tygodniu Konfederacji do pytania w Sejmie, pan minister Kukucki mówił, że jest źle, i te przepisy są dobre, ale jednak je przesunie wejście w życie, bo one by zabiły i jeszcze zmniejszyły podaż mieszkań w najbliższym czasie. Ludzie, którzy mówią, żeby walczyć z deweloperką, nie rozumieją, że ludzie mają mieszkania w Warszawie 18 czy 20 metrowe, bo największe ich nie stać. Chciałem panu pogratulować, to była najdłuższa dzisiaj wypowiedź, ponad 6 minut. Ponad 6 minut, jakieś 6 minut 5 sekund. Nie ma za co przepraszać, ale nie ma za co przepraszać. Ja pogratulowałem szczerze. Nie zostało przyjęte, bo mieszkańcy je oprotestowali i zostało schowane, to było skandaliczne. Idziemy na tamtą stronę sali. Pan Janusz Korwin-Mikke. Ja się cieszę, że przy okazji padła tutaj cena metra kwadratowego ulicy w centrum. I tak wracając do poprzedniej dyskusji, trzeba zdać sobie sprawę, że jeżeli mamy torowisko, po którym jeździ raz na 5 minut tramwaj, to 80, 90 czy 95% tego torowiska jest puste. Czyli zmarnowane jest 95% tak cennego terenu w centrum. Ja kiedyś na buspasie zagraliśmy partię szachów między jednym a drugim autobusem, zanim jeden a drugi przejechał. Dobrze, że nikt 100 na godzinę nie jechał akurat. Ale błyskawicznych czy jest to, błyskawicznych. To jest to marnowanie, ale trwała prawie 7 minut w sumie, zanim następny autobus przyjechał. Otóż to jest marnowanie terenu, ale
to jest powód do uprzedniej dyskusji. Natomiast ceny mieszkań to są dwa czynniki. Po pierwsze, ogólna cena mieszkań, ale to jest, nie jest kwestia Warszawy, to nie Warszawa jest winna, tylko są podatki. Mieszkania są, lekko licząc, 5-6 razy droższe niż mogłyby być, gdyby nie system podatkowy, który opodatkowuje mieszkania, opodatkowuje cegły, opodatkowuje tych, co robią, opodatkowuje teren i tak dalej. Państwo sobie nie zdajecie sprawy, ile wy naprawdę płacicie podatków. To co państwo mówicie, że to jest tam 60% czy ileś, znacznie więcej. Jest znacznie więcej. A druga sprawa to jest Warszawie i to trzeba to sprywatyzować, sprzedać ten teren i deweloperzy sprzedają tym, którzy chcą, bo jeżeli zrobić to, co chce pani senator Biejat, człowiek wynajmie to za 1500, po czym przeniesie się do Milanówka i wynajmie to mieszkanie prostytutce, która będzie mu płaciła i on będzie żył seks workerce. Seks workerkę. No i tak oczywiście będzie. Tylko pani Biejat myśli naiwnie. Pan chyba nie wie, jakie są potrzeby rodzin w Warszawie. Serio pan sobie to wyobraża, że ta rodzina będzie mieszkała w Milanówku i będzie zarabiała duże pieniądze od tej seks workerki, prawda? I będzie zachwycona tym wszystkim, co pani jej dała. Tylko na jakich warunkach? Bo jeżeli pani da mieszkanie 3 razy tańsze niż cena rynkowa, to zgłosi się do pani 500 000 chętnych. Jak pani wybierze te 20 tysięcy, które mają tam mieszkać? Bo znajomości pani da, bo innej możliwości nie ma. Ja już mówiłam, proszę nie mierzyć mnie swoją umiaru, naprawdę. Ale nie można inaczej. No jak pani może dać inaczej? Pani musi wybrać 20 tysięcy wybranych. Wprowadzając obiektywne kryteria, tak jak to działa na całym świecie. No ja teraz nie mam głosu, więc poczekam, aż pan redaktor mi odda głos. Ale jakie obiektywne kryteria? Jeżeli kryterium jest, żeby zarabiać mniej więcej 1500, to człowiek weźmie sobie pracę za 1500, a będzie sobie dorabiał na czarno 3000 gdzie indziej. No, pani nie ma pojęcia, jak ludzie znakomicie fałszują obiektywne kryteria. No dobrze, to ale od razu oddajmy pani senator na chwilę głos. Przepraszam, wrócę, panie Romualdzie. Na chwilę oddamy głos. Czy ma pani pojęcie, czy pani nie ma? Oczywiście, że mam pojęcie. Przede wszystkim mam pojęcie, jak wygląda dzisiaj sytuacja mieszkaniowa na rynku. I dwie liczby, które myślę, że są ważne. Po pierwsze, według danych na całą Polskę, moim zdaniem w Warszawie to może być gorzej, połowa ludzi do 35 roku życia nie ma jak się wyprowadzić od swoich rodzin. No jasne, my to wszystko wiemy, tylko już zrealizowaliśmy pani pomysł. Stoją te apartamentowce i tu jest wątpliwość, co się wydarzy dalej. Jak dobrani zostaną lokatorzy? W tej chwili proponujemy następujące kryteria. Pierwsze kryterium to jest oczywiście kryterium dochodowe. Do tego kryterium nie będzie można zarabiać bardzo dużych pieniędzy. Zależy nam na tym, żeby na to kryterium łapały się osoby, które zarabiają średnio, troszkę powyżej średniej, no klasa średnia po prostu. Ci ludzie, których nie stać dzisiaj na kupienie. Jak pani sprawi, żeby te osoby nie handlowały tymi mieszkaniami, nie handlowały prawem do mieszkania w nich? Będzie to po prostu kontrolowane. Tak samo to działa, ale momencik, ale proszę mi dać skończyć. Druga zasada to będzie oczywiście mieszkanie i płacenie podatków w Warszawie. Trzecia, brak tytułu do mieszkania w Warszawie i gminach ościennych. A propos tego Milanówka, którym się tak martwi pan poseł. I teraz, to działa. Działa to w Wiedniu, działa to we Włocławku i znowu czyli kolejne to miasta kryterium. Na W. Warszawa, kolejne, Wiedeń, tak, Włocławek. Dokładnie. Więc no, jesteśmy skazani na sukces po prostu. I tak 10% tych mieszkań chcemy przeznaczać na mieszkanie służbowe, między innymi na przykład dla nauczycieli. I to nie jest niezgodne z prawem, szanowni panowie, ponieważ to już działa we Włocławku. Naprawdę nie musimy szukać daleko. Jak wybrać tych od dwóch lat funkcjonują takie mieszkania, takie osiedle we Włocławku, dokładnie na takich zasadach wybudowane. I tam 10% tych mieszkań, tam zbudowano tych mieszkań w tej chwili ponad 300. 350. I proszę zwrócić uwagę, że proponowane przez nas 2000 mieszkań rocznie, to może rzeczywiście nie brzmieć bardzo... Miałoby być 10 tysięcy, tak? 10 tysięcy w ciągu kadencji. To może rzeczywiście nie brzmieć bardzo spektakularnie, ale zwróćmy uwagę, że to jest w rok więcej, 2 razy więcej niż wybudowała obecny ratusz w całą kadencję. To raz. A dwa, że po wybudowaniu tych 10 tysięcy mieszkań będziemy mieć mieszkanie dla ludności odpowiadającej mniej więcej dzisiejszemu Żoliborzowi. Tylko pani senator, chciałbym pani powiedzieć, wie pani, gdzie mieszkańcy Wiednia kupują mieszkania?
W Bratysławie, bo jest 80 kilometrów i są 4 razy tańsze. Pytanie? 80 kilometrów od Wiednia, jedzie się 52 minuty z Wiednia do Bratysławy i wszyscy wiedzą, że Austria mieszka w mieszkaniach na wynajem. I teraz momencik, chwila. I teraz tak, według różnych danych w tej chwili, pan mówi, że trzeba zwiększyć podaż ze strony deweloperów. Radykalnie. Ja naprawdę nie jestem za tym, żeby zabrać deweloperom możliwość budowania. Niech budują, tylko problem polega na tym, że dzisiaj według różnych szacunków nawet do 50% nowo wybudowanych mieszkań w Warszawie może być przeznaczona na cele inwestycyjne. To ja dopytam tylko. Nasza propozycja to jest po prostu danie możliwości wyboru. Panie senator, zawisło w powietrzu pytanie, które się nasuwa pewnie wielu naszym widzom. Ono padło wcześniej, ale nie wprost do pani. Dlaczego miasto nie mogłoby sprzedać tego drogiego gruntu, a za zarobione pieniądze wybudować mieszkań komunalnych znacznie taniej, czy kupić po prostu w miejscach mniej prestiżowych? Mieszkanie budowane na gruncie warszawskim, bo to jest grunt należący do miasta, wybudowanie jakby materiał, robocizna i tak dalej, będzie kosztować miasto tyle samo w centrum, co na Białołęce. Nie będzie, ponieważ musimy wziąć pod uwagę kwotę, jaką miasto mogłoby zarobić, gdyby ten grunt sprzedało. No dobrze, to jest prawdziwy koszt. Nie, to nie jest prawdziwy koszt. To jest prawdziwy koszt. To jest matematyka. Jeszcze raz, panowie. Jeśli mam grunt warty miliard, załóżmy, i zbuduję na nim kiosk ruchu, to ten kiosk ruchu kosztował mnie miliard plus postawienie budki. A nie postawienie budki. Momencik, miasto posiada ten grunt, tak? Miasto posiada ten grunt. Tak. I oczywiście tak, ma pan rację, mogłoby go sprzedać. Mhm. Ma pan rację. Tylko miasto nie jest zwykłym przedsiębiorstwem. Obowiązkiem miasta jest dbanie o to, żeby administracji miasta, samorządu, jest dbanie o to, żeby miasto rozwijało się w sposób harmonijny i żeby mieszkańcy mogli w tym mieście planować życie, żeby było miastem dobrym do życia, żeby było miastem, w którym mogą planować karierę, w którym mogą założyć rodzinę. W związku z tym nie możemy myśleć o mieście tylko i wyłącznie na zasadzie zysk i koszt. Bo zyskiem również jest to, że ludzie mają gdzie mieszkać. Warszawa jest zadłużona i zadłuża się coraz bardziej. I że ludzi na to stać. Nie, Warszawa nie zadłuża się coraz bardziej. Warszawa w czasie tej kadencji notowała nawet nadwyżki w budżecie, więc to zadłużenie z roku na rok zadłużenie rośnie, sięga 10 miliardów złotych. Ale Warszawa jest, mówiliśmy też o tym, Warszawa ma budżet nieco mniej niż dwa razy niższy niż połowa Estonii, tak? Połowa Estonii. I serio nie stać nas na to, żeby budować mieszkania na wynajem dla ludzi, którzy dzisiaj nie mogą założyć rodziny, którzy dzisiaj nie mogą się usamodzielnić. Nie stać nas na to, żeby jeszcze raz dopytam, czy miasto... Pani senator, czy miasto nie działałoby efektywniej, gdyby drogie grunty sprzedało tym, którzy mają dużo pieniędzy, a zarobione pieniądze przeznaczyło na pomoc dla tych, którzy mają mało pieniędzy. Nie, dlatego że miasto, budując osiedle na tej działce, zadba również o to, żeby ta przestrzeń była przestrzenią dla wszystkich. Tam będą usługi, tam będzie zieleń. I teraz uważam, że ci ludzie, których dzisiaj nie stać na te mieszkania za kilkanaście tysięcy złotych za metr, czy 30 tysięcy złotych za metr, nie powinni być karani za to, że po prostu, nie wiem, nie urodzili się w bogatej rodzinie, nie mają rodziny z mieszkaniem. Chodzi o to, ale proszę, w ogóle nie chodzi mi o karanie, tylko o efektywne zarządzanie. Proszę dać mi skończyć. Tak. Tylko o to, żeby ci nie powinni być za to karani wysyłaniem ich na obrzeże Warszawy. Dlatego pokazaliśmy nowe osiedle na Białołęce, nowe osiedle na Pradze, nowe osiedle na Woli, na Ursynowie, ale również w centrum Warszawy. Bo tak, te osiedla powinny powstać. Ja mieszkam na Pradze, to nie jest karą, tylko mówię o tym, że miasto musi stosować zrównoważoną politykę miejską. Panie Janusz Korwin-Mikke. Abstrahować od budżetu, od Estonii, Milanówka i tak dalej. Czy pani nie widzi jednej rzeczy? Że jeżeli pani ustanowi kryterium miesięcznego dochodu, załóżmy 2000, to człowiek, który zarabia... Nie, 2000 to jest... Nieważne, na głowę mówię. Nie, pani, nie będzie 3000, wszystko jedno. To człowiek, który zarabia 2900,
dostanie to mieszkanie. A człowiek, który ciężko pracował, uczył się, wykształcał się i zarabia 3200, on tego mieszkania nie dostanie. A według naszych kryteriów dostanie. A wartość tego mieszkania to jest 7000 miesięcznie. Nawet takie, które zarabia 7000, taka jest dostanie. Różnica między czarnorynkową ceną na rynku na tym. Pani nie widzi, to jest niesprawiedliwość okrutna. Pan tego nie widzi, tej niesprawiedliwości? Mnie najbardziej w tym całym projekcie ciekawi, jak powiedziała pani, 10% mieszkań służbowych i na przykład dla nauczycieli. Ja chciałbym wiedzieć, jak pani wybierze tych nauczycieli, tę panią Kowalską uczącą historii, pana Kowalskiego uczącego języka polskiego. Nie, jak ze wszystkich nauczycieli wybierze pani tych, którzy tam zamieszkają? No ja teraz nie wiem, czy ja mogę odpowiedzieć, czy nie. Może pani. No dobrze, to padło pytanie. Może jest gotowa odpowiedź. Jest, pani pokrzywdzi pozostałych. Jak wybrać? Ja w pierwszej kolejności powinni tam się to mieszkania dostawać młodzi nauczyciele, ponieważ dzisiaj brakuje nam w Warszawie według różnych danych do 3000 nauczycieli. I to jak wybrać spośród młodych nauczycieli? Dzisiaj mamy taką sytuację, w której mamy nauczycieli, młodych ludzi, którzy kończą tutaj w Warszawie studia, którzy zaczynają nawet tutaj pracę, a następnie wyjeżdżają do innych miast, bo nie są w stanie tu się utrzymać. I rozmawialiśmy na początku tej dyskusji o dobrej edukacji, no jej nie będzie bez nauczycieli. Więc tak, część tych mieszkań dla tych młodych nauczycieli, którzy zaczynają karierę, musi być. Będziemy ich wybierać według tego kryterium, które przedstawiłam. Ja bym wolał program mieszkaniowy bez kryteriów, bo naprawdę nie jest pani w stanie wybrać. No to jak chce pan wybierać bez kryteriów? Ja nie chcę budować tak jak pani. Nie chcę mieszkania pod kryteria. Tak jak mówiłam. Nie chcę, żeby urzędnik dawał mieszkanie. Ale to jest kwestia wyboru. Ten, kto może, ma takie możliwości. Ten, kto może sobie pozwolić na kredyt. Albo na przykład ma rodziców, którzy, czy nie wiem, mieszka od pokoleń w Warszawie i ma mieszkanie po babci, to przecież nikt go nie będzie zmuszał do mieszkania w mieszkaniu na wynajem. Chodzi tylko o to, żeby ludzie mieli wybór. Tam? Żeby mieli szansę. Tam to przecież każdy się rzuci, żeby mieli tam szansę, mieszkać. Żeby po prostu móc wyprowadzić się, móc założyć rodzinę, móc funkcjonować niezależnie. A takich ludzi będzie wciąż więcej niż mieszkań. Trzeba będzie ich wybierać. Oczywiście, będzie ale wybrać. Od czegoś zacząć, trzeba zacząć. I tak jak mówiłam, mamy konkretne kryteria i te kryteria będziemy stosować. Jeśli się okaże, że one są niewystarczające, można się zastanowić nad dodatkowymi kryteriami. Na przykład osoby z niepełnosprawnością, tak? Na przykład osoby, które właśnie spełniają te 10% dla osób. Zobaczyłem pana. Ale przede wszystkim, tak jak mówiłam, te 10 tysięcy mieszkań to jest na start. Bo to jest prawda i tutaj się zgodzę. Nie dziwię się też państwo sceptycyzmowi, ponieważ po latach niedasizmów w Warszawie trudno sobie wyobrazić, że można w Warszawie to zbudować. Ja wiem, że pani senator... To jest projekt na początek. Ja mam najmniej głosu wykorzystałem. Musimy zacząć budować mieszkania. Jeszcze pan Romuald czeka. Nie, od czegoś trzeba zacząć. Ja mówię jako praktyk, jako człowiek, który zarządzał województwami i wielomiliardowymi budżetami. Pani nie jest w stanie wybrać i nie jest w stanie nawet pani nam powiedzieć, jak pani wybierze, chyba że pani weźmie taką kostkę do Warhammera K20 i już będzie rzucała i wybierała numerki. Nie ma dobrego sposobu, żeby spoza tak ogromnej puli ludzi pani wybrała, nawet jak pani będzie miała kryteria. Nie ma takiej możliwości praktycznej. Mówimy tutaj o trzech pulach. O mieszkaniach czynszowych, budowanych przez Mieszkania Warszawskie, o mieszkaniach i TBS-ach, o mieszkaniach komunalnych, o których tu była mowa, dla osób niżej zarabiających, które nie mogą sobie nawet na taki czynsz pozwolić, i o mieszkaniach socjalnych. To są trzy różne pule. To nie jest tak, że mówimy tylko o tych mieszkaniach. To jest też, prawda, że musimy na przykład lepiej zarządzać też tym mieniem komunalnym. Musimy pani senator, do tego, żeby ludzie się nie zadłużyli. Teraz głos oddaję już teraz w Warszawie do pana Romualda Starosielca. Dziękuję. Proszę państwa, ta dyskusja myślę, że nie zostanie uwieńczona żadnym porozumieniem. Natomiast z mojego punktu widzenia takie skrajne wypowiedzi jak jednym tchem wypowiedziane mieszkania komunalne i luksusowe jest absurdem samym w sobie i nie wymaga komentarza. Druga wypowiedź, że miasto nie ma prawa budować mieszkań, bo nie potrafi. To nie miasto buduje, miasto zleca wyspecjalizowanym firmom i może to zrobić naprawdę w sposób odpowiedzialny i tani. I miasto powinno mieć pulę mieszkań komunalnych do racjonalnego rozwoju stolicy, ponieważ miasto powinno
pozyskiwać z zewnątrz ludzi, którzy są potrzebni z punktu widzenia kultury, nauki, nawet życia społecznego, do tego, żeby się tutaj osiedlali. Polacy są bardzo konserwatywnym narodem w tym sensie, że lubią mieć własność, a własność to jest również przywiązanie do miejsca i brak tej mobilności. My tą mobilność powinniśmy mieć i takie mieszkania na wynajm są jakby doskonałym i racjonalnym rozwiązaniem. No i trzecia wypowiedź, że najwięcej w cenie mieszkania jest podatków. Otóż nie, panie prezesie, w cenie mieszkania najwięcej jest odsetek. 60, 70, czasami nawet więcej procent ceny mieszkania spłacanego przez 20-30 lat to są odsetki bankowe. Proszę państwa, to jest współczesna forma niewolnictwa. Niewolnictwa w najgorszym tego słowa znaczeniu, bo ekonomicznego, które powoduje, że młode małżeństwo, które akurat swoje losy wiąże z Warszawą i chce tu mieszkać, jest skazane na spłatę 30-letnią kredytu. Otóż jesteśmy nieracjonalni w tym, co robimy. I to, co my proponujemy jako Ruch Naprawy Polski, w zasadzie tutaj powinienem używać nazwy Ruch Naprawy Warszawy, odnosi się do tego, że powinna być harmonia pomiędzy trzema jakby głównymi filarami budownictwa mieszkaniowego w Warszawie. Pierwszy, proszę państwa, całkowicie zaniedbany, to jest budownictwo indywidualne. Proszę zwrócić uwagę, że z tych 13 tysięcy mieszkań oddanych w ubiegłym roku, zaledwie kilka procent to są mieszkania budowane przez ludzi dla siebie. A jest to najbardziej racjonalny i najtańszy system budowania. Drugi, który jest no, również jakby niedoceniany, to jest to budownictwo komunalne i tutaj Warszawa i włodarze Warszawy, prezydent Warszawy ma olbrzymie pole do popisu, bo Warszawa jest bogatym miastem, jeżeli chodzi o majątek. Ten majątek naprawdę jest imponujący. Chodzi o to, nie chodzi o to, żeby tego majątku się pozbywać, tylko żeby ten majątek przenosić z drogich plac i drogich działek w centrum Warszawy właśnie na budownictwo komunalne, które pozostanie w rękach miasta, a które pozwoli rozwiązywać wiele problemów mieszkaniowych w Warszawie. No i w końcu budownictwo komercyjne, czyli deweloperskie. Jeżeli w sposób zorganizowany, w sposób harmonijny będzie współpraca pomiędzy tymi trzema filarami budownictwa mieszkaniowego, to możemy osiągnąć pozytywny skutek. Nie może tutaj żadna z tych form zdominować, tak jak do tej pory ma to miejsce. I tutaj włodarze Warszawy mają po prostu decyzje i mają instrumenty przez to, że mają ten majątek do umiejętnego zarządzania tym majątkiem, żeby pomnożyć w sposób radykalny zasoby mieszkaniowe w Warszawie. Jeszcze tylko jedna uwaga. Transport jest związany ściśle z możliwościami budownictwa. U nas jest, oprócz wielu paradoksów, jest również ten, że transport nie nadąża za rozbudową dzielnic. Otóż transport powinien wyprzedzać. Czyli jeżeli jest plan zagospodarowania i konkretna dzielnica jakby poza ścisłym centrum, to inwestorzy, którzy chcą tam inwestować, mają prawo wiedzieć, że będzie ono skomunikowane wcześniej. Tak? Zupełnie inaczej wygląda zagospodarowanie. Ideał, który wydaje mi się być właściwy, to, żeby Warszawa przestała być miastem bez centrum właśnie i rozrzuconym, nieskoordynowanym, gdzie obywatele mają ograniczony dostęp do najbliższych, zarówno dóbr kultury, jak i usługi, jak i urzędów, służby zdrowia itd., itd., że Warszawa powinna być w zasadzie miastem policentrycznym. Czyli powinno się tak tą przestrzeń budować, aby obywatele mieli własne centrum, gdzie mogą zaspokoić wszystkie swoje potrzeby w bezpośrednim sąsiedztwie. I to jest wizja, którą powinniśmy w sposób świadomy realizować. Jeżeli nie będzie, proszę państwa, ani wizji, ani planu zagospodarowania przestrzennego Warszawy, to będzie chaos
takie jak do tej pory. I ile zdań byśmy nie powiedzieli, jakbyśmy się tutaj nie kłócili, to nasza przestrzeń, w której żyjemy, w której nasze życie całe, społeczne, rodzinne się odbywa, będzie chaosem, tak jak do tej pory. Proszę jeszcze kontynuować, bo jest pan blisko pobicia pana Przemysława Wiplera. Tam brakuje dosłownie z 15 sekund, żeby był pan liderem najdłuższej wypowiedzi. Zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Za panem redaktorem... Trzech sekund zabrakło. Jeszcze można coś? Nie? Za panem redaktorem jest taki dżentelmen z dykty, tak, który odpowiada za to, że ten problem, tak jak zresztą trafnie pani senator ujęła to, zbudował 1000 mieszkań komunalnych, obiecał 5000, tak? My tutaj z pełną pasji dyskutujemy wszyscy, szukamy rozwiązania problemu, z którym on Warszawę zostawia i powinno to paść w tej dyskusji, żeby wszyscy wiedzieli i o tym pamiętali, że my z tym zostajemy dzięki niemu, z tym problemem. Ja chciałem jedno tylko poruszyć jeszcze a propos tej całej burzliwej dyskusji. Przynajmniej ja się troszeczkę z panią Magdaleną zgadzam pod jednym względem, że warto myśleć o rozwiązaniach, które sprawią, że przywrócimy centrum miasta ludziom, że centrum miasta nie może być tylko enklawą dla najbogatszych, a potem im dalej od centrum, tym biedniejsi. To nie jest zdrowy układ i jakkolwiek ta idea, którą pani Magdalena proponuje, wydaje mi się trochę nieracjonalny ten pomysł i wydaje mi się niemożliwy do zrealizowania w tej formie na wielu poziomach, to sama idea jest czymś, o czym być może warto rozmawiać. Tak, chciałem też... w tej sprawie. Tak. Panie redaktorze, problem, o którym pan mówi, to jest problem, którego na poziomie samorządu bez zmian legislacyjnych nie zmienimy. Podstawowy powód wyludniania się centrum Warszawy, ale też Barcelony i iluś innych podobnych metropolii, jest najem krótkoterminowy i to, że on jest wielokrotnie, prawie dwukrotnie, ale na pewno 50% efektywniejszy niż najem długoterminowy. To, że coraz większa liczba lokali w ścisłym centrum Warszawy, to są lokale, na które stoją wystawione na bookingach tego świata i innych podobnych platformach i wynajmując tam są dużo wyższe stawki niż wynajem długoterminowy, akurat w Barcelonie, nawet drogi. Którą pan podał jako przykład, krótki najem jest nielegalny bez odpowiedniej licencji, tych licencji jest bardzo mało. Barcelona ma jeszcze inny problem, taki, że tam dużo mieszkań mają po prostu miliarderzy z całego świata i tam przyjeżdżają, nie przyjeżdżają, ale mieszkanie mają. U nas jeszcze tego nie ma. Polska, Warszawa jest miastem, w którym cała Polska, jak ktoś do czegoś doszedł, dorobił się, zarobił i chce inwestycyjnie trzymać gdzieś pieniądze, to z braku innych dróg sensownego inwestowania albo przynajmniej ochrony kapitału na starość, chce mieć po prostu coś, czego będzie żył, bo nie przecież z emerytury wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i z tego powodu po prostu to przyspieszyło i to było jednym z powodów wyskoku cen w Warszawie. To był kryzys, inflacja i nagle wszyscy, którzy mieli pieniądze, to wykupywali co jest, co było dostępne na rynku i ta ilość mieszkań radykalnie spadła. Żeby przestały rosnąć ceny mieszkań w Warszawie, to zapas mieszkań do sprzedaży musi być na jakieś 4-5 kwartałów budowania, a w chwili obecnej mamy 1,7 kwartału. Krótko mówiąc, to, co teraz jest w ogóle do sprzedaży, to się buduje tyle w mniej niż pół roku w Warszawie, a to powinno być wybudowane powiedzmy w 2,5-roczny zapas i wtedy jest bufor na ceny mieszkaniowe. To jest stała reguła, tak jest wszędzie na świecie. Więc ten problem, o którym pan mówi, wyludnianie się, on wynika właśnie z tego, nawet że nie tyle mamy... wyludnianie, co oddawanie tej przestrzeni wyłącznie na bogatszych. Druga kwestia, ta Chmielna wspomniana, tam są prawie same lokale na najem krótkoterminowy. I to jest coś, czego na poziomie samej polityki warszawskiej, narzędzi, które ma prezydent miasta, Rada Miasta się nie rozwiąże. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że jednak odcięcie transportowe sprawiło, że padła duża liczba lokali, duża liczba sklepów, duża liczba punktów usługowych, ponieważ nie mieli tam gdzie zaparkować, nie mieli, ktoś chce gdzieś przyjechać, załatwić sprawę, tak, nie ma gdzie zostawić samochodu, no to punkt pada. I to właśnie palikowanie Warszawy, zwężanie ulic i odcinanie kierowców, wojna z kierowcami, którą prowadził Rafał Trzaskowski, skutkowała tym, że ma setki pustych lokali. Zgodne z danymi całego świata. Jak jest lokal w centrum Warszawy pusty na parterze i nic tam nie ma, to jest lokal komunalny. Taka jest reguła. A jeżeli jest lokal prywatny, to się co najmniej remontuje, bo płynnie przychodzi się i tyle.
Pan Tobiasz Bocheński, w tym właśnie temacie poproszę. Jeżeli chodzi o, wydaje mi się, że już się wypowiedziałem, ale jeżeli chodzi o Śródmieście, czyli że się wyludnia i co zrobić w tej sprawie, czy o te... Co zrobić, by Śródmieście nie było enklawą najbogatszych osób? Na pewno nie powinno być enklawą najbogatszych osób, ale widzimy, że z powodów rynkowych, zresztą tak jak trafnie mówił pan poseł Wippler, ono się wyludnia i zmniejsza się z roku na rok. To jest zjawisko, które jest charakterystyczne dla wszystkich wielkich metropolii. Jak pan redaktor popatrzy, czy na Paryż, czy na Londyn, to zjawisko jest powszechne. Nie jest odpowiedzią na nie budowanie, to już żeśmy chyba zamknęliśmy ten wątek, takich mieszkań. Na pewno trzeba umożliwić swobodny dojazd mieszkańcom do ścisłego centrum po to, żeby tam kwitł handel, kwitły usługi, różnego rodzaju działalność gospodarcza, bo w tym momencie to ona została zamordowana. Ale pani senator twierdzi, co trochę mnie akurat przekonuje, że usługi kwitną tam, gdzie jest ruch pieszy, gdzie ludzie po prostu sobie spacerują. Pytanie, czy w polskim klimacie rzeczywiście się to też sprawdzi? No, tak jak się sprawdza w Hiszpanii. Mówimy o Oslo, o Portland, to nie jest tylko Madryt, tak? To są doświadczenia na całym świecie po prostu, że uspokojenie ruchu powoduje, że ludzie, którzy normalnie przejechaliby po prostu samochodem przez centrum, idąc na przykład na przystanek nawet, po prostu zaglądają do tych... Kupią drożdżówkę. Kupią drożdżówkę, przypomną sobie, że mieli, nie wiem, kupić coś jeszcze i po prostu nawet w niektórych miejscach odnotowano do 20% wzrost obrotów. Ale nie można... Więc takie są zwyczajnie fakty. Nie można... Nie, ta opowieść przypomina takiego, wie pani, był taki XVII-wieczny historyk i on napisał historię pewnej wojny i ktoś do niego przyszedł i pokazał, a tutaj mam dokumenty historyczne, jak wyglądała ta wojna, a on powiedział, niestety, ale już swoje oblążenie skończyłem, bo już jest napisane. To tak wygląda to porównanie, pani. Nie można brać kopiuj i wklej rozwiązań... Pozwoli pani. Nie można brać kopiuj i wklej rozwiązań z innych miast i mówić, że o, tam jest tak, to u nas będzie tak samo, ponieważ tkanka miejska wszędzie jest innego rodzaju. W Warszawie jest wyjątkowo specyficzna. Jest to miasto odbudowane i zaplanowane ponownie, które się rozlewa. Ja bardzo lubię opisywać Warszawę jako taki archipelag różnorodności, w którym na przykład ma pani Białołękę, ma pani Mokotów, nie ma pani zasadniczo potrzeby opuszczania tych dzielnic, bo może pani większość spraw, jak pani jest mieszkańcem, załatwić. Teraz chodzi o to, żeby Śródmieście było tak atrakcyjne, albo ścisłe centrum, żeby uatrakcyjnić, żeby mieszkańcy bardzo chętnie się tam zjeżdżali. Jeżeli pani opalikuje, wprowadzi tę słupkozę, która panuje, zwęzi pani wszystkie ulice, gdzie nie będzie tego drobnego handlu w centrum, to po co oni mają tam przyjechać? Skoro mają swoje małe centra lokalne, gdzie idą, robią zakupy, spędzają wolny czas. Mały handel, jak rozumiem, właśnie będzie. No, znaczy, ja bym chciał, ale ja się pytam o wizję pani senator, bo tutaj rozumiem, że polemizujemy, tak? No, ale powiedziałam już 3 razy. No dobrze. Najwięcej czasu do wykorzystania ma w tym momencie Janusz Korwin-Mikke. Ja tylko chciałem zauważyć, że zdumiewa mnie, że państwo się troszczą o to, czy w centrum Warszawy mają mieszkać bogaci, biedni, czy średnio zamożni. No i to jest, co was to obchodzi? Mieszkać ma ten, kto kupił mieszkanie. I to może być akurat człowiek biedny, ale akurat bardzo mu zależy, bo tutaj chodzi do pracy, obok ma i se zapożyczy się, a to mieszkanie sobie kupi. No. Na litość boską, jak można zaglądać ludziom do portfela? A skąd my w ogóle wiemy, kto ma ile pieniędzy? No. Przepraszam bardzo, ale takie... No wiemy, że jak ktoś jest nauczycielem, to ma mało. A nie wiadomo, a może ma bogatą ciocię. No skąd pan to wie? To ciocia jest bogata, a nie nauczyciel. Dlaczego nie? Otóż... Jeszcze trzeba mieć ciocię w Warszawie, to też niestety nie zawsze. Nie, niekoniecznie. Ciocia może go sfinansować mieszkając w Chicago. Natomiast powtarzam jeszcze raz. To nie miasto musi się robić, tylko ludzie, prywatni. Ja nie mogę zrozumieć jednej rzeczy. Na przykład jak jestem w Lublinie i chcę dojechać tam do jakiegoś miasta, to idę i jest ogromna stacja, autobusy, wszystkie prywatne, mikrobusiki. Być może jeździ jakiś PKS, ale może jeden. Dlaczego może jeździć z Lublina do Radomia, a nie mogą jeździć prywatne mikrobusy po Warszawie? Prywaciarzby natychmiast, jak są klienci na przykład na Białołęce. Ale zamiast autobusów? Zamiast autobusów. No oczywiście autobusy mogą też jeździć. Dlaczego nie mogą być duże autobusy? Ale prywatne, tak? Autobusy mają jeździć takie,
jaka jest potrzeba. Nie może iść tak, że jest duży autobus i jest pusty w 3/4, prawda? Prywaciarz by sobie na to nie pozwolił. Prywaciarz by nie woził powietrza, prawda? To musi być zrobione. I prywaciarz na pewno by wiedział, że jeżeli tam jest osiedle, to od razu trzeba tam puścić 2 mikrobusy, a jeżeli się powiększyło osiedle, to puści 5 mikrobusów. To się już wydarzyło, panie pośle. To się wydarzyło w mniejszych miejscowościach. Zostały zwinięte połączenia PKS-owe, weszli prywaciarze. Efekt jest taki, że dzisiaj trzeba mieć samochód, żeby się dostać do większego ośrodka, bo po prostu jak działa sam rynek, to niestety ma pan rację. Ale... To wtedy to działa tak. Prywaciarz jedzie tam, gdzie mu się opłaca i jego zadaniem, ani nikt tego od niego nie oczekuje, nie jest stworzenie warunków, żeby ludziom było wygodnie, tylko jemu się ma opłacać. W związku z tym oczywiście, że wtedy zwijają się połączenia, a żeby ludzie zaczęli korzystać w ogóle z połączeń, to najpierw trzeba zainwestować w te połączenia, przyzwyczaić ich do tego, że one są, że mogą na nich polegać, że działają w konkretnych godzinach, a to wymaga niestety finansowania ze strony... Wydaje mi się, panie Januszu, że jednym z obowiązków miasta jest to, aby zapewnić także swobodę komunikacyjną mieszkańcom. Ale właśnie najlepiej to zrobić to braciarze. Jeżeli pani mówi, że ma być wygoda ludzi, to czym prywaciarze powodują na przykład właściciel sieci telefonicznej? Czym on kupuje, że ja sobie kupuję jego telefon i rejestruję? Moją wygodą. I prywaciarze wyłażą ze skóry, żeby zaspokoić moje potrzeby. Ze skóry wyłażą, żeby robić to, co ja chcę. A jeżeli coś jest nieopłacalne, bo się zdarza, to się tego nie robi. To trzeba albo nie kupować tam mieszkania, albo dojeżdżać taksówką. Po prostu nie wszystko działa według logiki rynku. Nie wszystko działa. Edukacja, zapewnienie ludziom dachu nad głową, prawa do tego, do mieszkania, zapewnienie możliwości wydostania się inaczej niż samochodem, bo nie wszyscy tym samochodem mogą się poruszać. Są starsze osoby, które nie są w stanie już prowadzić samochodu. Oczywiście, pani senator, jest to jasne. Żeby była jasność, ja w ogóle nie krytykuję osób, które nie robią czegoś, bo im się to nie opłaca. Tak działa wolny rynek, tak działa prywatny biznes. To jest naturalne i oczywiste. My musimy tworzyć jako państwo, jako samorząd alternatywę, żeby dać ludziom możliwość wyboru. Drodzy państwo, mamy kolejny wielki temat do przedyskutowania. Mianowicie już wiemy, że Rafał Trzaskowski jest za tym, aby Okęcie dalej funkcjonowało w niezmienionej formie, jest przeciwnikiem CPK. Nie jest to temat jednoznaczny. Lotnisko Okęcie ma wielu zwolenników, natomiast ma też bardzo wielu przeciwników, którzy traktują CPK jako szansę. Szansę także na to, aby w Warszawie powstała nowoczesna, super dzielnica. Pytanie, jak miałaby ta dzielnica wyglądać, kto miałby ją stworzyć, co miałoby tam być. Więc moje pytanie składa się z dwóch członów. Pierwszy jest taki, czy w ogóle Okęcie powinno dalej funkcjonować tak, jak funkcjonuje, czy też powinniśmy przesunąć ruch samolotowy do centralnego portu komunikacyjnego. I jeśli tak, jeśli mielibyśmy to robić, to co miałoby powstać i za czyje pieniądze w miejscu dzisiejszego portu lotniczego Okęcie? Przemysław Wipler. Po pierwsze, to decyzje kluczowe w tej sprawie należą do rządu i spółek Skarbu Państwa. Tak, ale jeśli te decyzje już zapadną, chcemy wiedzieć, co państwo wtedy nam zaproponują warszawiakom. Ja jestem świadom, że jeżeli nie powstanie centralny port komunikacyjny, to polskie linie lotnicze LOT zbankrutują i długofalowo nie ma miejsca dla tej instytucji jako przewoźnika. I to był jeden z powodów, dla których, można powiedzieć, ruszył projekt walki o CPK. Mogę powiedzieć żartobliwie, że mój był asystent społeczny, był jednym z głównych osób, które zajmowały się tym projektem w randze właśnie prezesa Polskich Linii Lotniczych LOT. Jestem głęboko przekonany, że projekt CPK jest potrzebny i jako wielki port cargo, czyli przewozów transportu towarów i również jako wielki hub towarowy. I ta hub pasażerski. I w tej sytuacji z wszystkich analiz wynika, że zostawienie jakiegoś lotniska dla VIP, dla uprzywilejowanych o relatywnie niewielkim ruchu na tych 800 hektarach, które mamy, na których może powstać na przykład 200 tysięcy mieszkań, duża część usługowa, może powstać cała gigantyczna dzielnica, byłaby po prostu rażącą niegospodarnością. Czymś, co dopina finansowo powstanie centralnego portu komunikacyjnego, jest dobre wykorzystanie tych terenów, których właścicielem są polskie porty lotnicze i spółki Skarbu Państwa.
Więc to, co będzie rolą Warszawy, to jest uchwalenie dobrego planu zagospodarowania przestrzennego i unikalna szansa na budowę super nowoczesnej, bardzo wygodnej, zbilansowanej dzielnicy, taka, która może być modelowa i która może konkurować wtedy. Ale jaka? Biurowce znowu? Nie, czy też mieszkania komunalne? Nie. Czy coś zupełnie innego? Nie, tam powinna... Tam, czy park? Tam, no powiedzmy sobie szczerze, to jest w sytuacji, w której Warszawa się wylewa do Piaseczna, Otwocka, Legionowa, Milanówka i tak dalej. No, jest miastem faktycznie rozlewającym się. Jest miastem, które można powiedzieć coraz bardziej, nawet na poziomie zabudowy zaciera się granica. Tak jak na Śląsku, na którym się urodziłem, no to jak jedziesz z Piekar do Bytomia, z Bytomia do Zabrza, to praktycznie cały czas była zwarta zabudowa i tak to zaczyna wyglądać w chwili obecnej w Warszawie. Więc robienie tam wielkiego parku, no powiedzmy sobie szczerze, to się nie spina, to się nie zapina. I no, to będzie teren, który w Nowym Jorku się zepnęło. Tylko że to wtedy musiałaby kupić Warszawa za gigantyczne środki i wydałaby na to tyle, nie, ile no, potrzeba. Po prostu istnieją wielkie parki w wielkich miastach. Ja wiem, ale w tym przypadku rozsądnym uzupełnieniem tego projektu jest zbudowanie tam całej dzielnicy mieszkalno-usługowej z dominantą tej części mieszkaniowej i z wygodnymi, taki i z odpowiednią tak? intensywnością. Wilanów? Drugi Wilanów? Nawet moim zdaniem trzeba wyciągnąć wnioski z wszystkich błędów Wilanowa, ponieważ jeżeli chodzi o Wilanów, to tam zabrakło infrastruktury publicznej, zabrakło właśnie szkół, zabrakło przedszkoli, ponieważ w chwili obecnej to są cały czas usługi publiczne, a nie prywatne. I to też, ja jestem zwolennikiem bonu edukacyjnego, jestem zwolennikiem prywatnej edukacji, jestem zwolennikiem tego, żeby konstytucyjne uprawnienia i możliwości dostępu do bezpłatnej oki były realizowane inaczej, właśnie przez bon edukacyjny, ale póki nie mamy bonu edukacyjnego, to obowiązek świadczenia tych usług ma gmina i gmina musi też zapewnić infrastrukturę. Nie może być tak jak na Wilanowie, że pobudowano całe osiedle, a później był problem właśnie, że bardzo drogo kupowano nieruchomości, żeby do budynków mieszkalnych dołożyć przedszkola, dołożyć żłobki, dołożyć szkoły i całą tą infrastrukturę publiczną, która musi być normalnym uzupełnieniem. To powinno być wpisane w plan zagospodarowania przestrzennego i tam powinna być nowoczesna dzielnica mieszkalno-usługowa, ale to wymaga współpracy między tymi, którzy mają ziemię, czyli spółkami Skarbu Państwa, bo oni będą potrzebować tych pieniędzy na realizację inwestycji w CEPEK, która będzie bardzo droga. Teraz pan Romuald Staroselec. Pan, proszę państwa, zależało panu na tym, żeby temat CPK dzisiaj padł, więc jest. Przepraszam, ani jedni, ani drudzy nie mają racji. To znaczy nie można utrzymywać w sposób oczywisty lotniska na Okęciu, ponieważ miasto wymaga jakby pewnej rozbudowy, świadomej i odpowiedzialnej. I zresztą jest to uciążliwe dla mieszkańców w tej chwili osiedli okolicznych. I również nie można realizować w takim kształcie i w tym miejscu CPK, ponieważ jest to nieracjonalne z kilkunastu powodów. My stoimy, jako Ruch Naprawy Polski, stoimy na gruncie tego, żeby skroić ten port komunikacyjny, niekoniecznie centralny, a na przykład mazowiecki albo warszawski, do właściwych rozmiarów takich, żeby służył on przede wszystkim mieszkańcom Warszawy i całej aglomeracji warszawskiej. Warszawiacy mają prawo mieć łatwy dostęp do portu międzynarodowego. Otóż ta lokalizacja w Baranowie, która z takim uporem jest od kilku lat forsowana, nie ma żadnego uzasadnienia ani pod względem, nie wiem, architektury krajobrazu, ani pod względem elementarnych zasad gospodarowania, ponieważ najżyźniejsze ziemie Mazowsza i Polski oddajemy, zabetonowujemy na wieki, ani w końcu pod względem również ekonomicznym, ponieważ wymaga to olbrzymich kosztów, które będą pokrywane albo z pieniędzy podatników, albo na koszt przyszłych pokoleń. Czyli budujemy coś, co będą spłacały nasze dzieci i wnuki. Otóż mamy lokalizację idealną pod tym względem, tylko od kilku lat poszczególni włodarze... Czyli jaką? Ta lokalizacja, proszę państwa, to jest na wschód od Warszawy. To jest olbrzymi
poligon zbudowany jeszcze w czasach carskich Rembertów Zielonka. A nie ma pan tam działki? Który liczy... nie mam działki i mam wrażenie, że spekulanci, którzy pokupowali działki w okolicach Baranowa, teraz będą robić wszystko, żeby to właśnie tam powstał ten port. Otóż, proszę państwa, bez śmiechu, to jest 7 tysięcy hektarów, które znajdują się w rękach Skarbu Państwa. Na lotnisko potrzeba 10% tego. Czyli 6300 hektarów można zagospodarować zgodnie z potrzebami zarówno lotniska, całego jego zaplecza, jak i również mieszkańców. Tam można zbudować z prawdziwego zdarzenia port komunikacyjny, nikogo nie wywłóczając. No dobrze, to załóżmy, że ten port został zbudowany i Okęcie przestaje istnieć. Co zaraz, w miejscu Okęcia? Ale jeżeli pozwoli mi pan dokończyć. No bo nie możemy tego programu całego poświęcić na strategię lotniczą. Rozumiem, ale jeden moment. Żeby... Ale jasne. Czyli zamiast wydawać 70-150 miliardów, bo takie są szacunki tego CPK, możemy sobie wyobrazić, że rozsądny gospodarz tego miejsca, tych 7 tysięcy hektarów, tak pokieruje tym, że sprzedając ziemię w dużym kompleksie, można będzie to sfinansować całkowicie bez potrzeby zadłużania i bez potrzeby pieniędzy budżetowych czy miejskich. A warszawiacy mają tę dogodność, że będą mogli z metra Świętokrzyska i z dowolnego metra w Warszawie dojechać w ciągu 20-30 minut, wysiąść i co prosto, w miejscu Okęcia? Prosto do sali odpraw i bez stresu, że są korki, że nie dojadą, że się spóźnią, polecieć tam, gdzie chcą. I jeszcze jedna sprawa odnośnie CPK. Proszę państwa, niedopuszczalne jest łączenie funkcji militarnych z cywilnymi. Ja się dziwię, że nikt przeciwko temu nie protestuje, ponieważ elementarne zasady bezpieczeństwa wymagają, aby rozdzielić te funkcje, aby nie były one łączone, ponieważ zagraża to bezpieczeństwu stolicy i bezpieczeństwu również pasażerów. Polska ma, o tym nikt nie wie, nikt nie mówi, 40 opuszczonych lotnisk wojskowych, które zarastają trawą. Jeżeli nasi militarni planiści, którzy znajdują się poza Polską, chcą koniecznie wykorzystać lotnisko do przerzutu wojsk, to niech te 40 lotnisk modernizują, niech te wojska sobie przemieszczają zgodnie z rozsądkiem i z logiką i bezpieczeństwem obywateli. Odnośnie Okęcia. Oczywiście, jeżeli zbudujemy ten port w nowym miejscu, bez potrzeby inwestowania publicznych pieniędzy i zadłużania przyszłych pokoleń, stopniowo Okęcie powinno być wyciszane aż do końca, ponieważ jest to miejsce zbyt cenne, żeby przeznaczać je na jakikolwiek port lotniczy, tym bardziej dla VIP-ów. Według obliczeń uznanych firm architektonicznych na tym terenie, przeszło 700 hektarów, można wybudować pomiędzy 100 a 200 tysięcy mieszkań, w zależności od tego, jaki przyjmiemy, jakie rozwiązania. I to miejsce, to Okęcie, może być jedną z wizytówek Warszawy jako racjonalnego wykorzystania przestrzeni publicznej do tego, żeby powstało osiedle z wszystkimi funkcjami takimi, które są właściwe dla wygody życia obywateli, łatwości komunikacji i całego zaplecza kulturowego i handlowego, usługowego, edukacyjnego w ramach Warszawy. Jeżeli to zrealizujemy, tak jak powiedziałem, to może być osiedle, z którego będą brały przykład inne miasta, nie tylko polskie, i to może być wizytówka Warszawy. Ale potrzebne są decyzje racjonalne, obliczone na dobro obywateli i poddane rachunkowi ekonomicznemu. Panie Romualdzie, chciałem panu pogratulować. Jest nowy rekord. Pan Przemysław Wipler został pobity. Gratulacje. Pan Janusz Korwin-Mikke. Proszę państwa, po pierwsze, przykład Berlina czy Madrytu pokazuje, że to lotnisko prędzej nie będzie wybudowane te CPK niż za 20-25 lat. Madryt w ogóle zrezygnował z budowy takiego lotniska, bo wyliczyli słusznie, że to jest nieopłacalne. I to jest no, ale pan już mówił o tym, że 60 lat temu coś mówił wcześniej, więc jakby czym jest 25 teraz kolejne? To jest pierwsza uwaga. Druga uwaga jest taka, że
co pan starosielec podkreślał, że tutaj militaryści mówią, że trzeba to mieć z powodów wojskowych. Otóż przypominam, że przed wojną zrujnowano polski przemysł, biorąc podatki na budowę Gdyni i Centralnego Ośrodka Przemysłowego z powodów militarnych. I te ośrodki pracowały przez cały czas na Hitlera. Ten Centralny Okręg Przemysłowy nie wybudował ani jednego czołgu dla Polski. Natomiast dla Hitlera owszem pracował. Pracował. Także chciałbym oświadczyć, że jeżeli to lotnisko ma mieć walory militarne, to jeżeli by byłaby agresja, ja wiem, tam Rosji czy Ukrainy, to linia obrony NATO jest na odrze. W związku z czym to lotnisko będzie pracowało oczywiście dla najeźdźcy, a nie dla Polaków. A teraz przejdźmy do kwestii Okęcia, o którą pan się pytał. To znowuż nie jest nasza robota, bo nie wiadomo, czy lotnisko będzie opłacalne, czy nie. Być może linie lotnicze będą chciały się przenieść do Baranowa, być może nie będą chciały się przenieść do Baranowa. To nie powinniśmy tym rządzić. To nie państwo powinno decydować, tylko właściciele linii, a właściciele linii muszą uwzględniać interesy pasażerów, prawda? Bo oni to robią. I to jest najważniejsze. Ale jeżeli się przeniosą i lotnisko na Okęciu zbankrutuje, w co akurat niezbyt wierzę, jak zbankrutuje, to wiadomo, co trzeba zrobić. Jest właściciel tej ziemi. Uchwalamy plan zabudowy i sprzedajemy w ręce prywatne i właściciele prywatni zgodnie z tym planem zabudowy, co jest niesłychanie ważne, bo dlaczego nie ma planu zabudowy, to wiadomo. Bo jak nie ma planu zabudowy, to wygrywa ten, kto za wyższą łapówkę, prawda? Jakby był plan zabudowy, to każdy by sobie budował i łapówki by tutaj nie wchodziły w rachubę. I dlatego wszystkie rady miast w Polsce, no nie wszystkie, ale w większości, torpedują starannie pomysł, żeby robić plany zabudowy przestrzenne. Prawda? To jest rzecz niedopuszczalna kompletnie. Także powtarzam jeszcze raz, nie rozumiem jeszcze, mamy Modlin, prawda? Mamy lotnisko w Modlinie. To jest kwestia ulepszenia troszkę komunikacji z tym Modlinem. No. Także nie bardzo rozumiem, dlaczego te CPK jest takie konieczne i trzeba je a wybudować. Jeszcze raz mówię, gdyby ludzie budowali nawet kolej, prywatno budowali kolej, to jest ogromna inwestycja. Kolej z Teksasu do Chicago, prywaciarze budowali. Dlaczego nie mogą wybudować czegoś tak drobnego, jak parę hektarów lotniska, prawda? Trzeba położyć ten beton na kilku tych... Wszystko prywaciarze mają robić. Oczywiście, że tak. Jeżeli jest opłacalne, to zrobi to prywaciarz. Jeżeli jest nieopłacalne, to nie ma to robić nikt. I tyle. Dobrze. Teraz mam wrażenie, że ten teren na Okęciu to jest po prostu sen pani Magdaleny Biejat i ona już wie, co tam powstanie. Na pewno. I prawdopodobnie będą to mieszkania komunalne. Wydaje mi się, że to jest bardzo symptomatyczne, że rozmawiamy tutaj, no nie wiem, ile to pan mierzy czas, na temat tego, co tam by mogło powstać albo nie mogło. I dla mnie to jest jedno z największych oskarżeń w stosunku do pana prezydenta Trzaskowskiego, bo pan prezydent dzisiaj mówi, nie będziemy zamykać Okęcia i co mi zrobicie, tak? I dzięki temu nie musi odpowiadać na pytanie, co miałoby tam powstać. Dokładnie. I po raz kolejny unika odpowiedzialności za rozwój miasta. I teraz słusznie pan zauważył, że część ludzi jest za tym, żeby Okęcie zlikwidować. To pewnie jest duża część tych osób, które mieszkają w pasie oddziaływania lotniska. Im po prostu hałas przeszkadza. Jest duża część ludzi, która jest przeciwna temu pomysłowi, bo na przykład boją się właśnie tego, co na tym miejscu powstanie. Bo ja uważam, że przede wszystkim dzisiaj powinniśmy oczekiwać. Ja bym oczekiwała tego od prezydenta Warszawy i jeśli zostanę prezydentką Warszawy, to zrobię w pierwszej kolejności. Doprowadzenie do tego, żebyśmy wiedzieli, czego się spodziewać, bo dzisiaj mamy sytuację, w której pan minister Lasek nie jest w stanie się wyjaić z audytem, który nam obiecywał dawno temu. Nie mamy informacji na temat tego, jakie będą plany w stosunku do tej ziemi, która należy do spółki Skarbu Państwa. I nie dziwię się, że duża część warszawiaków obawia się, że właśnie tak jak pan Wipler zauważył, może tam powstać kolejna dzielnica, w której nie będzie punktów usługowych, w których nie będzie terenów zielonych, w których nie będzie skomunikowana i ludzie będą mogli się stamtąd wydostać tylko samochodami, stojąc w korkach w zaciasnych uliczkach, bo tak to wygląda w dużej części tych na szybko powstających osiedli, które właśnie powstają, zanim tam powstanie infrastruktura potrzebna. Więc ja dzisiaj przede wszystkim uważam,
tak, gdyby to lotnisko zostało zamknięte, to jest pewna szansa na rozwój Warszawy, na stworzenie tam nie jednego parku, ale nowej dzielnicy, w której będzie różny miks usług i miks społeczny. Różni ludzie będą tam mogli mieszkać i mam nadzieję, że w dobrych warunkach. Ale jeśli to ma się w ogóle wydarzyć, jeśli my jako warszawiacy mamy się na to zgodzić, no to musimy wiedzieć, na jakich warunkach. Na jakich warunkach będzie dojazd do Baranowa, czy my tam będziemy jechać pół dnia czy 40 minut, tak jak na przykład obiecuję. No tak, no tylko chciałabym, jakby, no znowu, jesteśmy w sytuacji, w której nic nie wiemy. I my oczywiście tutaj wszyscy... Nie, no myślę, że dużo wiemy. No nie, no wiemy, czekamy cały czas na audyt, czekamy cały czas na decyzję, czekamy cały czas na stanowisko obecnie urzędującego prezydenta, który chce... Czekamy tylko na decyzję, pod jakim pretekstem ta budowa nie powstanie. No na przykład, no więc właśnie, no to powstanie, nie powstanie, będzie Okęcie, nie będzie Okęcie, tak? Już mamy funkcjonujemy w Berlinie. Funkcjonujemy w cały czas w sytuacji kompletnej niewiedzy i samych niewiadomych, a jednocześnie pan prezydent mówi nie, bo nie i co mi zrobicie? No po prostu to jest nieodpowiedzialne. To teraz taka szybka zabawa. Gdyby każdy z państwa miał powiedzieć... Chciał się opowiedzieć za CPK, panie. Przepraszam, zapomniałem, bo pan tak się uchylił tutaj. Tak. Zgubiłem pana. Ja bym chciał jasno i kategorycznie opowiedzieć się za CPK. I jako wojewoda brałem udział w ogóle w pracach nad tym. Jedną z moich ostatnich decyzji była wydanie zgody na prace przygotowawcze, czyli takie, które mogą być prowadzone w terenie jeszcze przed wydaniem decyzji lokalizacyjnej. Jestem wielkim entuzjastą CPK-u z wielu powodów, nie tylko lotniczego, ale przede wszystkim kolejowego, że to jest po prostu logistyczne, transportowe serce Polski, które jest potrzebne, żeby przełamać ograniczenia, które narosły właśnie latami, sięgając nawet wieku XIX. Jak popatrzymy na mapę rozwoju kolei, która rozwijała się do stolic państw zaborczych na terenach Polski, a nie centralnie do Polski, do ośrodka najważniejszego, czyli do Warszawy. Więc to jest kluczowe i bardzo dużo wiemy na temat Centralnego Portu Komunikacyjnego, na temat analiz eksperckich, na temat ruchu, na temat tego wolumenu pasażerów, na temat potrzeby cargo, na temat potrzeby bezpieczeństwa. Szanowni państwo, potrzeba z punktu widzenia bezpieczeństwa, dlatego że w sytuacji zagrożenia Polski ze strony Rosji musimy oczekiwać nie tylko tego, że będziemy mieli siły zbrojne, które wystawimy i będą nas broniły, ale również wsparcia sojuszniczego, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. Więc potrzebujemy lotniska i nie na prawej stronie Wisły, tylko wolałbym jednak trochę dalej od potencjalnego frontu. Wiemy, ile będziemy jechać z centrum Warszawy do CPK-u. 15 minut tunelem pod Odolanami dla kolei dużych prędkości. Nawet dworzec zachodni jest przebudowywany w tym momencie już tak, żeby być dostosowanym do projektu, jakim jest CPK. Problem polega na tym, że nie udało się zdobyć finansowania europejskiego na tunel pod Odolanami i trzeba było to wyjąć z projektu, ale to musi wrócić, bo inaczej ta inwestycja nie będzie miała sensu, a węzeł kolejowy pod Pruszkowem będzie absolutnie zakorkowany. A nie mogą prywatniarze tego zbudować tunelu? Będzie się opłacał, to będzie tunel. Martwię się, dobrze, że, mówię, panie martwię się, że nie. Dobrze. Także absolutnie CPK jest wielką szansą rozwojową. Chyba, że prywatnie się nazywa Lufthansa albo jakiś tam China National Nie wiem, ja się boję, że Airways i tak dalej. Wizja pana posła Korwin-Mikkego jest tak liberalna, że nawet jakby się na Marszałkowskiej opłacało zrobić lotnisko, to można zrobić lotnisko, prawda? Także ja bym tak wolał jednak pewne zasady publiczne. Ale tylko dla publiczne, małych samolotów, dla VIP-ów. Pewne zasady publiczne przyjmować. Ale jakoś nie robi, wie pan, nie robi lotniska, więc to ci się nie opłaca. Także Centralny Port Komunikacyjny jest gigantyczną szansą dla Polski i również dla Warszawy. Jeżeli chodzi o tereny Okęcia, to faktycznie nie jest decyzja prezydenta Warszawy, ale powinna być decyzją warszawiaków. Ale też nie można się tak uchylać od tej odpowiedzi, w sensie zrzucać całą odpowiedzialność na to, że zrobimy jakieś referendum, że będziemy decydować. Oczywiście, że problemy mieszkaniowe są oczywiste i o tym bardzo długo dyskutowaliśmy i żarliwie. Zatem na pewno na tym terenie taka inwestycja mieszkaniowa powinna mieć miejsce, ale gdybym miał możliwość czegoś od serca tam dorzucenia, to na pewno bym dorzucił coś takiego, jak nasze warszawskie Silicon Valley, żeby był najnowocześniejszy przemysł informatyczny, żeby firmy, korporacje polskie, zagraniczne miały tam swoje miejsce razem z Politechniką Warszawską, think tanki tego rodzaju, startupy, ale no nie w całości, tak, tylko w pewnej części, bo nie ma takiego jednego miejsca w Warszawie i to by było rewelacyjne i też symboliczne na miejscu tego lotniska, które prawdopodobnie kiedyś w przyszłości przestanie funkcjonować. To teraz krótka zabawa. Jeśli każdy z państwa mógłby
powiedzieć jedną rzecz, z którą się zgadza, wręcz zazdrości, jeśli chodzi o pogląd innej osobie, która dzisiaj bierze udział w tej debacie, czyli pan Przemysław Wipler, musi powiedzieć o coś pozytywnego o każdym z czterech rywali, o tym, w którym punkcie ów rywal ma rację. Boże. Super, nie, jeszcze na mnie trafiło jako pierwszego, no, jeżeli chodzi o... Lub po prostu skomplementować zgodnie z własnym sumieniem każdego... Okej, no to statys, tak. Po prostu statys. To po kolei idąc. Pana Bochańskiego podziwiam, jak się szybko uczył Warszawy. Tyle wiedzieć o Warszawie, co on po roku, to naprawdę jest imponujące. I jak ma taką krzywą uczenia się, to za 5 lat będzie całkiem niezłym kandydatem na prezydenta Warszawy, jeżeli nadal będzie w niej mieszkał. A jak go chętnie wezmę na Legię, to może znajdzie swój klub piłkarski i się piłką zainteresuje. A nawet nie piłką, ale kibicowaniem. Pani senator, to jest, imponuje mi jej optymizm i taka, można powiedzieć, bezkompromisowa, wbrew faktom, chęć robienia dobrych rzeczy, nawet jak nigdy w takich rzeczy w mniejszej skali nie robię, na przykład nie budowała, a ma wielkie, ambitne plany budowlane. Ale w czym ma rację? Rację ma, no, to jest tak na poziomie racji super jest, wszyscy chcielibyśmy, żeby było żywe centrum Warszawy, ale można powiedzieć, środki, metody, niekoniecznie musimy je mieć jako prezydent Warszawy, że dobrze byłoby, żeby samotne matki z dzieckiem miały możliwość uzyskania mieszkania, to jest ogólnie słuszne, no ale nie tymi środkami. Jeżeli chodzi o pana Janusza, no to absolutnie zawsze będę pod wrażeniem jego elem vital i niezłomności w głoszeniu cały czas tych samych, choć niepopularnych poglądów, typu na przykład likwidacja tramwajów, walka z transportem. Tym ma rację? Nie ma racji. A to w czym ma? W czym ma rację? W tym, że jednak prywaciarze powinni budować, a nie miasto, państwo, bo to się kończy katastrofą, korupcją. Jeżeli chodzi o pana Romualda, to ten rys taki proobywatelski, żeby obywatele mieli wpływ na różnego rodzaju decyzje, co wymaga też niestety, czy jednak zmian ustawowych, tak? Bo żeby były wiążące referenda lokalne, żeby obywatele częściej ich pytać o zdanie w różnych kwestiach, to wymaga jakieś też silniejszego umocowania ustawowego, na przykład ze zniesieniem progów w referendach lokalnych, ale też doprecyzowanie, w jakich sprawach one mogłyby w ogóle się odbywać. Ta instytucja jest martwa i też widzę takiego ducha, można powiedzieć, próba wskrzeszenia kukizizmu praktycznego. To wyczuwam u pana Romualda i tyle. Ja tylko chciałem zaapelować do naszych widzów, ponieważ zbliżamy się do 1 000 000 subów. Jeszcze kilka tysięcy brakuje. Bardzo prosimy o subskrypcję, bo chcemy zrobić imprezę z okazji 1 000 000 subów, a nie pozwalacie nam, odwlekacie to. Nie daj Boże, wypadnie to w święta i nie będziemy mieli gdzie tej imprezy zorganizować, więc im szybciej, tym lepiej. Pan Tobiasz Bochański komplementuje i podziwia swoich rywali. Słucham. Dobrze mam komplementować i podziwiać. No i ja się zgadzać się, tak? Więc tak. Ja się zgadzam z Przemysławem Wiplerem, jeżeli chodzi o zagospodarowanie ewentualne terenów po Okęciu. Zgadzam się z nim, że podzielam jego wiarę w wolny rynek, ale to, że jest w odróżnieniu od pana Korwin-Mikkego ograniczone i czasami istnieją instytucje publiczne, które powinny w to wchodzić, więc tutaj jakby pełna zgoda. U pani senator Magdaleny Biejat zgadzam się z wizją, że Warszawa powinna być bardziej zielonym miastem, bardziej komfortowym, bardziej przyjaznym, ale nie zgadzam się ze środkami, które temu celowi mają służyć. Jest mi to jakby bardzo odległe, ale tutaj się zgadzam. Jeżeli chodzi o pana posła Janusza Korwin-Mikkego, no to oczywiście zgadzam się, że w sensie szerokim
Wolny rynek jest zawsze lepszy od centralizmu państwowego, ale martwi mnie pański libertarianizm, który pan ostatnio, znaczy w tej dyskusji przynajmniej objawia, bo to jest za daleko idący wolny rynek i za to można podziwiać. No i za stałość w poglądach, że pan od 60 lat jest nieustannie w opozycji do wszystkiego. Także to bardzo to szanuję. Jeżeli mam chwalić pana Romualda Starościelca, chciałbym pochwalić za to, co dzisiaj powiedział, co umknęło, że nie zdobywamy się na większe wysiłki, które mają na przykład w poszukiwaniu tego stylu narodowego, pan mówił, tak? To tam Witkiewicz ojciec jeszcze przecież w Młodej Polsce, ale później po międzywojniu, ale chodzi o to, że czasami jako wspólnota, jako naród nie zdobywamy się na większe wysiłki, które mają wykraczać poza jakiś krótki horyzont czasowy, tylko mają konstytuować nas w długim czasie i bardzo mi się to podobało, co pan powiedział. Dziękuję. Pani Magdalena Biejat. Ja się powstrzymam od mówienia tak, ale i powiem, co mi się podoba, bez żadnych zastrzeżeń, więc doceniam u pana Starościelca to, że mówił, poświęcił dużo czasu dzisiaj obronie cywilnej i przygotowaniu naszych miast do różnych zagrożeń. Zgadzam się, że to od dawna, zarówno na terenie kraju, jak i na terenie samej Warszawy jest temat niezagospodarowany. Pan prezydent Trzaskowski przypomniał sobie przy okazji kampanii samorządowej, że w ogóle jest szefem obrony cywilnej w Warszawie, więc to, że pan to podnosi, doceniam. Jeśli chodzi o pana Wiplera, to zgadzam się w 100%, że powinniśmy zwiększyć obszar pokrycia Warszawy miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. To jest bardzo potrzebne, żeby móc lepiej uporządkować inwestycje w Warszawie i tę przestrzeń. Z panem Bocheńskim się zgadzam, że potrzebujemy walczyć z korkami, że potrzebujemy inwestować w przestrzeń Warszawy i w walkę z korkami. Natomiast z panem Korwin-Mikke absolutnie w niczym się nie zgadzam. Nie, to jest wbrew zasadom. Będę musiał panią wykluczyć z tej debaty. Bardzo mi przykro, ale mówię prawdę. Ja trzymam się w polityce niepopularnej zasady, że mówię to, co myślę i to jest to, co myślę. Dobrze, dziękuję. Pan Janusz Korwin-Mikke. No więc co do pani Bieja, to ja, że tak powiem, podziwiam ją, że przebiła nawet pana Trzaskowskiego w tym, czego nie należy robić w Warszawie. I byłbym naprawdę przerażony, gdyby cokolwiek pochwaliła u mnie, to bym się... No widzi pan, wszyscy są zadowoleni. Polityki musiałbym się opisować. Co do pana Bucheńskiego, no muszę powiedzieć, że dzięki niemu mamy... To, proszę pana, to jest chyba pierwsza debata polityczna, w której biorę udział, w którym nie ma dyskusji, bo wy z PO, bo wy z PiS-u. Naprawdę już nie było ani razu tej dyskusji, to jest imponujące. Bo nie ma nikogo z PO. No, to może być powód, tak, rzeczywiście. Może dlatego, że nie ma nikogo z PO. Ale to i tak, nawet jak nie ma, to i tak na ogół walą. Także to w takim razie już tylko zasługa pana Bucheńskiego, bo nie zasługa tego spisu, kogo nie ma. Tak. Pan Wipler, no naprawdę, no, też go podziwiam, że on liczy. On liczy, podaje liczby i wierzy, że ludzie to rozumieją. To jest tak samo jak to, że ja wierzę, prawda, w to, że ludzie to zrozumieją. Pan Starościelec, no naprawdę, obrona bonu edukacyjnego, no to jest bardzo, bardzo cenna rzecz. Bardzo cenna rzecz. I to chyba wszyscy, no poza panią Biejat oczywiście, są przy tym stole zgodni. To chyba wszystko, prawda? Tak? Dziękuję bardzo. Pan Romuald? Ja przede wszystkim dziękuję tutaj moim kontrkandydatom za szczerość, tak, bo to w dyskusji publicznej u nas jakby nie jest powszechne. Oczywiście szeregiem postulatów programowych i pomysłów się zgadzam, ale ja nie lubię łatwych uproszczeń. Mógłbym, komplementując tutaj państwa, dokonywać takich uproszczeń, które są nieuprawnione. Powiem tak, to co mi imponuje, to autentyczność u państwa i bardzo sobie to cenię. I jeżeli tak dalej będzie dyskusja publiczna w Polsce na takich zasadach się opierała, że nie owijamy rzeczy w bawełnę, to polskie życie publiczne może na tym tylko zyskać. Natomiast protokół rozbieżności, jaki ma Ruch Naprawy Polski z poszczególnymi tutaj kandydatami, jest tak duży, że znowu nie będę go kontynuował. To wszystko. No trochę pan złamał te zasady, ale już
Trudno. Chciałbym, żeby ta nasza rozmowa trwała jeszcze mniej więcej 15 minut. Mam nadzieję, że to dla Państwa jest w porządku. Przed chwilą zakończyliśmy jedną z ankiet. Ona dotyczyła prohibicji nocnej w Warszawie. Mniej więcej z tego, co pamiętam, 67% osób, które wzięły udział w tej ankiecie, było przeciwko takiej prohibicji, ale 37% to wcale nie mało, było za. Jakie jest Państwa zdanie? Ja się z prohibicją kojarzę jak Rafał Trzaskowski z pracowitością, więc ja absolutnie nie byłbym dobrym zwolennikiem tego, by czegokolwiek warszawiakom zakazywać. Dla mnie pomysły prohibicyjne wynikają przede wszystkim z tego, że nie pełni swoich funkcji Straż Miejska, nie pełni swoich funkcji policja. Naruszana jest cisza nocna, ludzie oddają różnego rodzaju nieczystości w miejscach publicznych, zakłócają ciszę nocną. Ludziom utrudniają, mieszkańcom po prostu normalne mieszkanie we własnych mieszkaniach i z tym jest problem. To, że nie działa policja, to, że nie działa Straż Miejska, nie uzasadnia wprowadzania prohibicji, a zbudowanie takiej właśnie dzielnicy, do której życie rozrywkowe się przynosi, która nie ma uciążliwego sąsiedztwa i w taki sposób zagospodarowanie obu brzegów Wisły, żebyśmy mieli właśnie dzielnicę imprezową jak ta barcelońska La Rambla, ale bezpieczniejsza niż La Rambla, bo Warszawa Polska jest bezpieczniejsza niż wiele innych stolic w Europie, to powinniśmy wykorzystać i pokazać, że tu naprawdę można się w Warszawie dobrze zjeść, dobrze napić, dobrze pobawić, potańczyć, a jednocześnie jest bezpiecznie, nie tak jak w niejednej europejskiej stolicy. Czad bardzo dobrze mnie złapał na tym, że źle podałem te procenty, to znaczy suma dawała 104%, suma dawała 100. Nie pamiętam po prostu dokładnie ile, to było chyba 67 do 33. To jest bardzo poważny problem, który wyszedł... Przepraszam, 62 do 38. Ale ja się trochę wypiję, to 104 wychodzi do... Który wszedł do dyskursu publicznego przez zaangażowanie mieszkańców i społeczników. I każda dzielnica ma swoją specyfikę i nie może być tak, moim zdaniem, że prezydent narzuci nocną prohibicję całej Warszawie jednolicie. Ja jestem zwolennikiem referendów dzielnicowych w tej sprawie. Znaczy, wiemy, że na Powiślu jest ogromny problem i mieszkańcy bardzo na to narzekają i w tygodniu nawet mają bardzo duże uciążliwości. Nie możemy być na to obojętni, ale powinniśmy zrobić referendum w dzielnicy. Jeżeli dzielnica przyjmie takie rozwiązanie, to okej. Okay. Jednocześnie prezydent go nie powinien samodzielnie narzucać. Mam w głowie głos pana Czarzastego, który powiedział, że on pamięta prohibicję i żadna nigdy się nie udała, bo można zawsze kupować ten alkohol nielegalnie albo znajdować różne sposoby na to. Ale uważam, że jeżeli jest takie duże zapotrzebowanie społeczne, to no, władze miasta nie mogą pozostawać obojętne wobec tego, ale nie rozwiązanie dla całej Warszawy. No bo trudno wprowadzać prohibicję, słuchając głosów mieszkańców Powiśla, wprowadzać ją w Wesołej, prawda? Pani Magdalena Biejat? Po pierwsze, nie ma, jeszcze raz, w Warszawie dzisiaj łatwiej jest dotrzeć, mamy bliżej, każdy z nas, do sklepu nocnego niż do nocnej apteki. I nie ma takiej armii strażników miejskich i policjantów, którzy byliby w stanie kontrolować otoczenie każdego z tych miejsc. Mieszkańcy dzisiaj bardzo się skarżą na te miejsca, nie czują się wśród nich bezpiecznie. Jest wśród nich mnóstwo rozbitego szkła, bójki. No życie nocne w Warszawie nie powinno się toczyć pod sklepami nocnymi. I kiedy mówimy o ograniczeniu nocnej sprzedaży alkoholu, to mówimy o ograniczeniu jej w tych punktach, między konkretnymi godzinami, między 22, może 23, a powiedzmy 6 rano. To nie znaczy, że nie będzie można mieć alkoholu w domu. To nie znaczy, że nie będzie można go wypić w knajpie. To znaczy tylko tyle, że te miejsca, te sklepy alkoholowe nie będą działały w środku nocy. To zwiększy poczucie bezpieczeństwa mieszkańców, to zwiększy poczucie estetyki otoczenia, po prostu będzie wszystkim lepiej. Ja uważam w związku z tym, że Warszawa wcale nie powinna być gorsza od takich miast jak Kraków, Olsztyn i mnóstwo innych gmin, które już to z dużym powodzeniem wprowadziły. Ja bym proponowała, żeby wprowadzić pilotażowo takie ograniczenie w Śródmieściu, a potem rozszerzyć je na pozostałe dzielnice, bo niezależnie od tego, czy to jest Białołęka, czy Śródmieście, taki punkt nocny jest tak samo uciążliwy dla okolicznych mieszkańców i tyle. Pan Janusz Korwin-Mikke.
Ja z powodów pryncypialnych jestem przeciwko prohibicji, ale poza prohibicją tam alkoholową, narkotykową i tak dalej, najbardziej mnie niepokoi inna prohibicja. Mianowicie pan prezydent Trzaskowski chce nam zrobić prohibicję od mięsa, sera i innych artykułów. Podpisał, jak był tam w Buenos Aires, nawet wzywał, żeby jeszcze zaostrzyć to, że do 30 ale takiej władzy prezydent Warszawy nie ma. Nie ma być zero, na szczęście nie ma, ale on wziął udział w tym spędzie i on to deklarował. On to zrobi, chce kandydować na prezydenta Polski. Więc takie debaty jest... również będą. Podejrzewam, że pan też będzie kandydował, więc będzie możliwość porozmawiania. Jest... Natomiast teraz bym się skupił na prohibicji alkoholowej. Ale no bo panu tylko alkohol w głowie. A ja... Przepraszam, narkotyki akurat nie. A ja świneczkę, wie pan, chciałbym jednak mimo wszystko również. No bo trzeba robić mieć zagrychę, no trzeba czymś zakąsić. To prawda. Prawda? Jak mówił nawet nasz... z tym pani senator Biec się nie zgodzi. Jak mówił nasz wybitny poeta... Ja zagryzam ogórkiem. Bo w Europie wszyscy wiedzą od Vie de la Manche, że w Polsce tylko dzieci jedzą, dorosły zakęsza. Więc ja również mam o zakęskę. A jeśli idzie o prohibicję, jestem przeciwko, tak już powiedziałem. Pan Romuald? Dwa zagadnienia, które są zupełnie z innych płaszczyzn. Pierwsze, nie wiem, czy państwo sobie uświadamiacie, że Polska jest w Europie najbardziej liberalnym krajem, jeżeli chodzi o powszechność dostępu do alkoholu. Ludzie, którzy przyjeżdżają z innych państw, są tym zażenowani. Może tylko porównywalny jest Kijów i Moskwa, gdzie ta dostępność jest tak powszechna jak w Warszawie. Tu potrzebne są uregulowania, nie zakazy, tylko po prostu rozsądne, racjonalne uregulowania, tak żebyśmy mogli w sposób właściwy to nasze otoczenie najbliższe moderować. I drugie zagadnienie, konkretnie odnośnie sklepów nocnych. Tutaj przychylam się do już wypowiedzianego zdania, że powinno to być w gestii nie prezydenta Warszawy, nie Rady Warszawy, a dzielnic, mało, nawet osiedli, obywateli danych osiedli, którzy mogą się spotykać z taką uciążliwością tego życia nocnego, w złym tego słowa znaczeniu, że po prostu powinni interweniować i to powinno być brane pod uwagę poprzez właśnie lokalne referenda. Dziękuję. Z ciekawostek mamy nawet historię Polski pisaną z punktu widzenia tradycji spożywania alkoholu. Nazywa się Alkoholowe Dzieje Polski. Ma kilka tomów. Bardzo ciekawa lektura. Dziękujemy za tą polecajkę na weekend. Natomiast ostatnia rzecz na dzisiaj. Ostatnie pytanie, takie zamykające. W naszej ankiecie 60% zagłosowało za tym, że zdaniem tych osób będzie druga tura wyborów w Warszawie. Ale jednak, mimo tego głosowania, chciałem zapytać każdego z państwa, po co startujecie? Bo mam wrażenie, że nie każdy wierzy w to, że wygra. Często jest to budowanie swojego wizerunku politycznego. Często jest to zabijanie nudy, być może. Jakie są motywacje każdego z osobna, żeby startować przy wyborach prezydenckich? Po kolei Przemysław Wipler. Ja wszystko, co mam w życiu, to zawdzięczam Warszawie i chciałbym też temu miastu oddać od siebie. No, dla mnie wybór Warszawy jako miejsca do zamieszkania był wybór najlepszego miejsca w Europie Środkowej. Ale po co start w wyborach? Chciałbym zmienić radykalnie Warszawę, chciałbym zbudować strategię. Czyli wierzy Warszawy. Pan, że wygra? Warszawa, tak, wierzę, że w drugiej turze będę walczył z Rafałem Trzaskowskim. Dobrze. Tobiasz Bochański. Ja przeprowadziłem się, jak już to wszyscy bacznie podkreślali. Rok ze stadionu temu. Widzewa, wiemy. To prosto, jest. Na stadion Legii, tak jest. Ale na Legii grałem w tenis ostatnio. Przeprowadziłem się rok temu do Warszawy, to nie jest tajemnicą. Pracowałem na jednym piętrze z Rafałem Trzaskowskim i zobaczyłem, jaki to jest prezydent. I mnie doprowadza do szału w życiu byle jakość i nietraktowanie na serio pewnych spraw. I uważam, że Warszawa nie ma gospodarza na pełen etat, który jest zaangażowany, prowadzi ambitną politykę i ma wizję miasta. Ja się tutaj przeprowadziłem i chciałbym się zestarzeć w Warszawie i chciałbym, żeby się zestarzeć w Warszawie, która naprawdę się wspaniale rozwija i głęboko wierzę w to, że będę w drugiej turze z Rafałem Trzaskowskim. Dziękuję. Pani Magdalena? Wszyscy wierzymy w to, że będziemy w drugiej turze z Rafałem Trzaskowskim. Ja również w to wierzę. A w drugiej turze już wiele może się zdarzyć. Natomiast, wie pan, ja
ja mam pomysł na Warszawę. Mam pomysł, jak Warszawa mogłaby wyglądać, jak mogłaby funkcjonować po to, żeby rzeczywiście wszystkim nam dobrze się tutaj żyło. Ale co ważniejsze, wydaje mi się, to wbrew pozorom te wybory samorządowe nie są wyborami jednoosobowymi. Ja kandyduję jako prezydentka, jako liderka całej listy Lewicy i Ruchów Miejskich, z której kandydują absolutnie wspaniali ludzie i do Rady Miasta, i do Rad Dzielnic, którzy podzielają mój pogląd, którzy podzielają moje propozycje i tak, mój optymizm, że da się załatwić rzeczy. I naszym celem jest również przewietrzenie trochę tego miasta, które żyje cały czas w niepotrzebnym już zupełnie klinczu duopolu partyjnego między PiS-em a PO. W tych wyborach po raz pierwszy nie musimy nikogo przed niczym bronić, możemy właśnie się ścigać, tak jak tutaj dyskutowaliśmy na programy. I moim celem, oprócz tego, że oczywiście marzę o tym, żeby być prezydentką Warszawy i móc te wszystkie udowodnić wam, panu redaktorowi, że da się to wszystko zrobić. I rozdzielać mieszkania. To przede wszystkim zależy mi na tym, żeby też ci wspaniali ludzie, którzy ze mną idą do tych wyborów, mogli też wnieść powiew świeżości do Rady Miasta, do Rady Dzielnic. To są ludzie, którzy już mają doświadczenie pracy na rzecz Warszawy, czy jako radni miejscy i dzielnicowi, czy jako społecznicy, którzy po prostu dokładnie wiedzą, co chcą tu zmienić i jak. I z taką nadzieją też do tych wyborów idziemy, że to się uda. Panie Januszu, pan jest osobą, przedstawia się pan jako osoba bardzo racjonalna, więc... Dokładnie. Czy pan uważa, że będzie w drugiej turze? Dokładnie to wyjaśnię, dlaczego ja startuję. Dlatego startuję, że chcę wyrywać Warszawę ze szponów wariata. Jeszcze raz to powtarzam. Człowiek, który wierzy, że ziemia płonie. Ja wiem, że tych wariatów jest dużo na świecie. Były takie czasy w historii, kiedy cała ludzkość wierzyła w to, że czarownice, prawda? Ale czy jest ktoś, kto wierzy, że Janusz Korwin-Mikke może wygrać te wybory? Nie wiem, zobaczymy, ale moim celem jest zniszczenie pana Trzaskowskiego. Żeby ten człowiek znalazł albo w domu wariatów, albo w więzieniu za to, co robi z tą strefą czystego transportu, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Albo jedno, albo drugie. To jest moim celem, żeby pan Trzaskowski nie wygrał tych wyborów. Niewątpliwie debata w drugiej turze pomiędzy panem a panem Trzaskowskim byłaby wydarzeniem. Byłaby bardzo interesująca i na to właśnie liczę. To byłby news. Był już wstrząsnął. Pan Romuald Starosielec. Proszę państwa, ja zdaję sobie sprawę, że jestem outsiderem w tym gronie. Za wami stoją struktury bardzo konkretne. Państwowe, samorządowe. Wielkie instytucje finansowe, fundacje międzynarodowe, które was finansują. W związku z tym zdaję sobie sprawę z jakby ubogiego zaplecza. Też się zadziwiłem. Chciałabym, bo to wszyscy zrobiliście wiadomo minę, proszę powiedzieć. Ubogiego. Jak chce pan rzutem na taśmę kogoś obrazić tutaj, to nie jest chcę nikogo obrazić. Dobry moment. Natomiast wystarczy przejrzeć internet, wiele rzeczy. No to pan przejrzał, to niech pan powie. Dobrze, proszę mi się wypowiedzieć. No ale nie, no, rzucił pan tezę, że... Nie wiem, kto pana finansuje, natomiast wiem, kto finansuje wszystkie ruchy liberalne, genderowskie i tak dalej. To są powiązania, które są powszechnie znane i proszę wygooglować. Ale to niech mi pan powie to, żebym wiedziała, gdzie aplikować, kurczę. No bo... Nie, ale nie chcę tutaj na wizji, tak, z tak dużą oglądalnością reklamować jakiejkolwiek instytucji. Zagranicznych, tak? No, szanowni państwo, proszę państwa, to jest insynuacja. Ale nie, to jest insynuacja. Najwięcej billboardów w mieście ma pan Trzaskowski, a nie pani Biejat, no bądźmy uczciwi. No, pana również widziałem na wielkich billboardach, tak, ale na które nas nie stać. Nie sfinansował mnie George Soros, jak to tam, niech mi pan wierzy. Natomiast to jest w ogóle osobne zagadnienie, to finansowanie. Proszę państwa, w Polsce nie istnieje ustawa antylobbystyczna i w polskie życie publiczne jest zdominowane przez wpływy zewnętrzne i zarówno te oficjalne, które można wyczytać ze strony internetowych i polecam, jak i również znacznie chyba groźniejsze te nieoficjalne. Nie mamy w tym względzie uregulowań i to jest wielkie nasze zaniedbanie. Dziękuję natomiast, bardzo. Nie, przepraszam, bo przerwaliście mi państwo, ja nie dokończyłem, dlaczego kandyduję, bo chyba takie było pytanie, tak? Więc odpowiadam. Dla czterech powodów. Pierwszy jest ten, że Polska jest takim dziwnym krajem, które nie posiada ani planowania strategicznego swojego rozwoju, ani wolności tak naprawdę gospodarczej. Czyli te dwa fundamenty, na którym opiera się właściwy rozwój. I ta patologia przenosi się również na Warszawę. Warszawa nie ma planowania strategicznego, a rozwój ekonomiczny... Ale moje pytanie brzmiało, czy pan wierzy w to, że wygra?
Nie, proszę pana, ja nie odpowiadam na takie pytanie, bo no to, zdaję okay, sobie no to, sprawę... Zdaję to nie sprawę, trzeba odpowiadać w takim razie. Nie, ale dlaczego kandyduję, było takie pytanie. Pozwoli mi pan dokończyć, czy nie? No każdy mówił... Powiem panu, o co mi chodzi. Chciałem o 22 wypuścić kolejny nasz program. Przekroczymy ten czas, to dobrze, potem... to w takim razie tylko cztery hasła. Tak. Pierwsze to jest planowanie strategiczne, której Warszawa nie ma, powinna mieć, i wolność gospodarczą, której nie ma. Drugie to jest demokracja bezpośrednia. Warszawa może być pierwszym miastem, które zastosuje jej w praktyce, i to nie chodzi o regulowanie ogólnopolskie, tylko po prostu Rada Warszawy, która w większości, jeżeli się na to zgodzi, to po prostu wprowadzimy to. Trzecie to jest aktywizacja młodzieży, która stroni w ogóle od życia publicznego, i to jest kolejna nasza ułomność. Poprzez demokrację bezpośrednią włączymy młodzież w współdecydowanie o Warszawie, a może i całej Polsce. I czwarty, proszę państwa, Warszawa nie spełnia funkcji miasta kulturotwórczego tak, jak powinno spełniać. Dziękuję bardzo. Tą funkcję kulturotwórczą być może spełni nasz następny program, który wystartuje za chwilę. Wystarczy nie wyłączać tego streama i będzie program Zero Presji, program stand-upowy. Dzisiaj też było wesoło, ale było też merytorycznie, za co bardzo dziękuję. W programie Zero Presji gościnnie Lotek, więc będzie na pewno bardzo, bardzo wesoło, więc zachęcam do obejrzenia. Szkoda, że Rafał Trzaskowski dzisiaj był tutaj tylko tekturowy za moimi plecami. Uważam, że warto dyskutować z mieszkańcami Warszawy. Jest to obowiązek prezydenta. Jest to akt pewnej kultury dla swoich rywali. Nie ma nic złego w tym, żeby z nimi porozmawiać. Za dzisiaj bardzo dziękuję. Przemysław Wipler. Dziękuję bardzo. Tobiasz Bocheński. Pozdrawiam. Magdalena Biejat. Bardzo dziękuję. Janusz Korwin-Mikke. Dobranoc. Romuald Starosielec. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Partnerem programu jest XTB, właściwe miejsce dla Twoich inwestycji. XTB.pl. Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, Twój portal z ofertami pracy.